Czy to jest możliwe, aby metro warszawskie dojechało do wszystkich dzielnic poza Wesołą i Wawrem? Według nowego studium Warszawy tak to będzie wyglądać, bo będziemy mieli 5 linii metra do 2050 roku oraz rozbudowę pierwszej i drugiej. To dosyć ciekawie brzmi, więc trzeba to przeanalizować. Dlatego w dzisiejszym materiale przeanalizuję każdą stację i każdą linię metra, powiem swoje opinie i co według mnie tutaj nie poszło. Oraz oczywiście o jakichś terminach, jeśli jakikolwiek już mamy. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć, czy mam znąż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał Zapraszamy do metra. Ponownie pojawiam się z analizą 5 linii metra, tym razem jednak po dosyć długim czasie, bo mniej więcej 6 miesięcy minęło, z dokładniejszą analizą, bo wtedy naniosłem na swoją własną mapę wszystkie stacje metra, a teraz dostaliśmy mapę, gdzie możemy faktycznie zobaczyć, gdzie nowe stacje metra będą wyglądać, jak będą się łączyć z innymi i ogólnie dokładnie mniej więcej lokalizacje. Teraz nie będę musieć wdrużyć z fusów, tylko po prostu zobaczymy, co nam ratusz i autorzy studium chcą po prostu zaproponować. Najpierw może jednak zacznijmy od tego, że cały materiał będzie podzielony na parę części. Pierwsza część, czyli powiem mniej więcej o studium i o założeniach 5 linii metra. W kolejnej przeanalizuję każdą linię metra pod różnymi aspektami, najpierw patrząc na stację, następnie patrząc na całą linię metra, a na sam koniec powiem ogólne informacje o datach, terminach i o moich przemyśleniach o całym systemie metra w 2050 roku. Jeśli oczywiście to wszystko się uda. Wiadomość z przyszłości, właśnie skończyłem nagrywanie tego materiału, będzie on trwać 2 godziny, więc usiądźcie wygodnie, możecie go oglądać też na części, macie oczywiście zapisywanie przez YouTube'a wszystkiego i macie też rozdziały, więc na spokojnie możecie skakać. Tymczasem życzę przyjemnego oglądania. Więc zaczniemy od tego, czym jest właściwie Studium Warszawy, bo takich materiałów o Studium Warszawy w najbliższym czasie na kanale będzie więcej. Natomiast Studium Warszawy zaczęło być już realizowane i prace nad nim się rozpoczęły w 2013 roku. Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju miasta, określi obszary przyszłej zabudowy oraz m.in. nowe korytarze transportowe. Będzie stanowić podstawę do pozostawienia odpowiednich rezerw terenowych. Oczywiście uwzględnienie czegoś w studium nie gwarantuje realizacji tej inwestycji, natomiast warto o tym pamiętać, że wszystkie inwestycje będą opierać się na studium, więc będą też pozostawione rezerwy na to, że w tym miejscu może coś powstać. Jak na przykład rezerwa na stacji metra Konatowicza pod wyjście na przystanek tramwajowy w kierunku Zielonej Białęki. Coś takiego tam powstało. Natomiast pomijając ten aspekt, to całe nowe studium oczywiście będzie zabierać też nowe systemy komunikacyjne, nowe linie tramwajowe, nowe drogi, nowe ścieżki rowerowe, nowe linie metra czy nowe linie kolejowe. Dlatego to wszystko będę analizować teraz w najbliższych dniach, bo jeszcze można teraz sobie składać swoje uwagi, bo aktualnie są prowadzone konsultacje społeczne mniej więcej do 30 września, więc i tą mapę macie w linku w opisie, którym za chwilę zobaczycie, jak i również będziecie mogli tam po prostu dotrzeć do tego, gdzie możecie składać swoje wszystkie opinie o tym, jak to wygląda i zobaczymy, czy to faktycznie zostanie uchwalone i tak Warszawa będzie się rozwijać. Tymczasem zobaczymy dokładnie, jak to wygląda na papierze, jeżeli chodzi o czasy przejazdu. Po pierwsze, najważniejsze to jest to, że będzie 5 linii metra, jak możecie zobaczyć tutaj na mapie, mamy dokładnie właśnie naniesioną tą nową mapę. Natomiast pomijając tę mapę, mamy ten stary schemat, gdzie dokładnie jest pokazane mniej więcej nazwy. Na razie są oczywiście takie przybliżone, to jeszcze nie są oficjalne i ostateczne, jak i również poza samymi nazwami. Mamy mniej więcej układ nowego miasta Warszawy. No i tak, mamy 5 linii metra. Po pierwsze M1 cały czas z Młocin na Kabaty, M2 wydłużone do Marymontu i do Uroczystej Niedźwiadek, M3 jedzie do ze stadionu cały czas na Żwirki, Wigury, więc trochę inna trasa. Tarchomin, Wilanów to M4, no i oczywiście M5 Szamoty, Gocławek. M5 z ciekawą linią, chociaż M4 jest najbardziej potrzebną w teorii, ale to o tym za chwilę, bo najpierw zetknijmy sobie dokładnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o czasy przejazdu. Wedle czasów przejazdów, jeżeli chodzi o wybudowanie wszystkich linii metra, to będziemy mieli tak, z Tarchomina do Ronda Daszyńskiego w 18 minut, zamiast aktualnie w 35, z Wilanowa do Placu Zawiszy czas się skróci z 36 do 25 minut, z Wilanowa do Centrum z 31 minut do 18, z Marsa do Centrum skróci się z 27 minut do 15, no i ze Skoroszy do Placu Konstytucji z 32 minut do 19, więc całkiem to przyspieszy. Natomiast co do zapełnienia tych linii metra, no to tak, wiemy doskonale, że M4 ma najlepsze planowane zapełnienie, lepsze nawet niż aktualnie M1 i M2. Nic dziwnego, bo jedzie w końcu na Białękę i łączy też Wilanów.
Natomiast ważne o tym, żeby pamiętać, że M3 ma najgorsze zaplanowane zapełnienie. Też dlatego, że M3 jest najkrótszą linią metra i według mnie można byłoby jeszcze ją podreperować i trochę wydłużyć wedle tego, co jest faktycznie potrzebne. Ale o tym w konkretnej analizie tej linii metra. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda faktycznie w cyferkach. Bo w cyferkach wygląda to następująco. Aktualnie M1 i M2 w ciągu godziny przewożą zazwyczaj od 14 do 15 tysięcy na godzinę na jeden kierunek. Następnie M5 będzie w ten sam sposób liczona obsługiwać mniej więcej 10 tysięcy osób na godzinę. M4 w rejonie placu zabliczy nawet do 19 tysięcy pasażerów. Przypomnę, M1 maksymalnie 15 tysięcy, więc tutaj mamy dosyć duży skok. Natomiast M3 na szarym końcu raptem 6 tysięcy pasażerów na dobę. To dosyć mało, nie będę ukrywać, ale dokładnie zaraz zobaczymy, czemu to jest, z czym to jest spowodowane i czemu według mnie, mimo powszechnej opinii M3 całkowicie bezsensownej, jest według mnie sensem, bo trzeba pamiętać, że w przyszłości metro to nie będzie główny środek transportu, tak jak teraz to widzimy, łączący konkretne miejsca z centrum Warszawy, ale również, żeby komunikacja miejska, również metro, była komunikacją pomiędzy dzielnicami. I w ten sposób M3 faktycznie będzie spełniać swoją rolę, jak i również to będzie jedyna linia metra, która nie dojedzie do Śródmieścia. Dobrze, dosyć moich analiz, jeżeli chodzi o te aspekty. Przejdźmy teraz do tego, jak to będzie wyglądać. Na mapie dokładnie mamy teraz naniesione wszystkie linie metra, jak i również pozostałe elementy ze studium Warszawy, w tym na przykład nowe drogi rowerowe. O drogach rowerowych będę mówić w innym studium, więc tam mapę wyłączymy. Tymczasem na drugim komputerze mam dokładnie moją już analizę wszystkich stacji, żebym tego nie musiał robić w trakcie materiału. Bo dokładnie przeanalizowałem, o, tego nie powiedziałem wam jeszcze, dokładnie przeanalizowałem te wszystkie stacje. Tych wszystkich stacji jest naprawdę dużo, bo aktualnie będzie 39 stacji po wybudowaniu całego M1 i M2 według aktualnego planu. Natomiast według nowego studium będzie aż 103 stacje. Wszystkie 103 stacje przeanalizowałem, jak i również przeanalizowałem wszystkie nowe kilometry tras, czyli aktualnie 42 km będzie mieli trasy metra, a będzie według 5 linii metra nawet 113 km, więc całkiem się to mocno zmieni. Dzięki temu też w zasięgu do kilometra od stacji metra będzie większość pasażerów, licząc do połowy. Co się 53% mieszkańców Warszawy będzie mieć w ciągu w odległości kilometra od siebie stację metra, aktualnie to jest 28%. No i teraz przejdźmy sobie już konkretnie do analizy. To tak, tak to wygląda. Na drugim komputerze wam powiem, jakie będą moje aspekty analizy każdej stacji. Każdą stację będziemy oceniać w 5 kategoriach, w klasyfikacji od 1 do 10, pomijając przewidywane wykorzystywanie według mnie danej stacji. No i tak, od 1 do 5. Jak bardzo koliduje z aktualną infrastrukturą? Najbardziej koliduje to jest oczywiście 0, jest najgorzej, czyli jest 0, jest najlepiej, czyli najmniej koliduje, to będzie 10 na 10. Następnie zabudowa okolicy i pasażerów, w skrócie jak duże jest zagęszczenie okolicznych mieszkańców, rejonów handlowych czy usługowych, nie licząc do tego całego transportu, czyli na przykład lotnisk czy kolei. W tej kategorii będziemy oceniać najlepsza zabudowa, czyli najgęstsza i najwięcej pasażerów 10 na 10, najmniejsza 0 na 10 i 0 nie pojawi się, ale będzie 1 na 10. Z ciekawostek wam powiem już w tym momencie. Natomiast węzły komunikacyjne też będziemy analizować. Tramwaje, metro, kolej i główne ciągi autobusów będę uwzględniać właśnie w tej analizie. No i tutaj im większy węzeł, im więcej środków transportu, to będzie 10. Jeżeli będzie mało transportu, chyba jest jedno miejsce, nawet można będzie dobić do zera. Kolejne oczywiście będą plusami, czyli czy jest, czy będzie, czy nie będzie. Parking per plus R, czyli miejsce do pozostawienia miejsc parkingowych. Czemu to jest ważne? Ważne jest to, żeby dało się dojechać do metra i zaparkować na dedykowanym parkingu, a nie tak jak aktualnie to się na przykład dzieje na Tatockiej. Ludzie wjeżdżają na osiedla, zajmują miejsca parkingowe i mieszkańcy na przykład nie mają już gdzie parkować swoich samochodów. Nie powinno być to w ten sposób realizowane, że następnie jest wprowadzona strefa płatnego parkowania i po prostu te samochody znikają i przenoszą się do kolejnych dzielnic i obszarów, gdzie metro jest, ale nie ma strefy płatnego parkowania, bo to jest po prostu rzucanie winy za brak parkingów plus R na kolejne obszary. Powinny być duże parkingi jak metro Młociny, właśnie P plus R w różnych częściach metra i zazwyczaj oczywiście na krańcach metra i dokładnie to też zobaczymy, gdzie te P plus R będą, a gdzie ich nie będzie, bo nawet pojawią się na M1 nowe P plus R. No i oczywiście na sam koniec jeszcze przeanalizuję sytuację, jakie według mnie będzie wykorzystanie danej stacji. Duże, małe, średnie lub bardzo duże. Bardzo duże, o to co mówię, pojawi się oczywiście w centrum.
Dobrze, lecimy zaczynając od M1, bo M1 też trzeba przeanalizować, bo tam trochę rzeczy się zmieni. Zaczynając oczywiście od kabat. Przy STP kabaty raczej się nie zmieni dużo, bo tam dużo już nie ma co się zmienić, nie mają zbytnio obszarów na takie przebudowy. Przy okazji powiem wam nam jeden minus tej mapy, to jest to, że ona się za każdym razem jak przesunę ją minimalnie nawet, powiększę czy cokolwiek, musi się od nowa analizować i aktualizować. Więc to oczywiście jest jeden minus, ale miejmy nadzieję, że mój internet nie będzie aż taki zły i będzie się całkiem szybko ładować. To jest oczywiście STP kabaty, który się znajduje tutaj od samego początku istnienia Metra i jest niezbędny do obsługi Metra i aktualnie to jest jedyny STP w Warszawie działający. Niedługo będzie Karolin i bardzo dobrze, bo aktualnie pociągi się już na tyle nie mieszczą, że są składowane na torach odstawczych do drugiej linii Metra. Na przykład można je widzieć na Stadionie Narodowym. Natomiast co ważne, na stacji kabaty, która według moich obliczeń będzie mieć właśnie, patrząc tutaj na aktualnie według mnie pasażerowie tutaj mają klasyfikację 4, jeżeli chodzi o transport. Natomiast jeżeli chodzi o parking, będą miały jeden właśnie parking P plus R. W tym miejscu się będzie znajdować. Tesco został zlikwidowany, nie ma już go tam aktualnie, parking też zniknął, no i nagle wszystkie osoby, które tam dojeżdżały, żeby parkować, wyrozlały się po całym osiedlu kabaty. To jest oczywiście na duży minus, natomiast miejmy nadzieję, że niedługo to się zmieni. I ogólnie na kolejnych stacjach zbyt dużo się nie dzieje, jeżeli chodzi o nowe inwestycje i zapotrzebowanie. Większość tych obszarów na całym odcinku Rysynowskim na górze ma całkowite zagęszczenie, jeżeli chodzi o pasażerów, więc tu nie będę na każdą stację patrzeć. Powiem wam tylko i wyłącznie, że tam, gdzie są już aktualnie P plus R, one pozostaną, z tym, że będzie nowe P plus R najprawdopodobniej albo w Fortepianie, który miał powstać kilkanaście lat temu przy Metro Imienin. Czyli oczywiście tutaj właśnie przy Metro Imienin powstanie P plus R, to jest nowa część, która powstanie. Nowy parking, tu jest aktualnie też dosyć duże wykorzystanie przez pasażerów, w związku z tym, że powstało połączenie bezpośrednio łączące Wilanów i na przykład lotnisko Chopina. Idąc dalej, oczywiście jest P plus R przy metro następnym, czyli Stokłosy, jak i również przy metro Ursynów. No i dochodzimy do stacji Służyw, która co prawda nie ma dużego wykorzystania, jeżeli chodzi o środki różnego rodzaju, o tyle ma dosyć dużo autobusów. Dlatego tutaj też w mojej klasyfikacji metro Służyw dostało 4, jeżeli chodzi o transport. No i dochodzimy do stacji docelowej, jeżeli chodzi o jakieś większe zmiany na M1, czyli oczywiście metro Wilanowska. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek był na Wilanowskiej, doskonale wie, że tam jest duży parking P plus R i mnóstwo autobusów odjeżdżających na przykład w kierunku Piaseczna czy w kierunku Konstancin Jeziorna. No i oczywiście w kierunku Wilanowa również. Natomiast to się zmieni dosyć mocno, bo P plus R będzie, miejsca dla samochodów będą, miejsca dla autobusów będą, ale będzie nowa linia tramwajowa i oczywiście nowa stacja metra. Linia tramwajowa powstanie śladem tutaj M4, tylko jej nie ma cały czas znaczenia tej linii tramwajowej, ale tramwaje nad nią realizują pracę. Natomiast mamy tutaj oczywiście połączenie z linią M4, która będzie biec stąd w dwóch kierunkach, w kierunku Białęki i w kierunku Wilanowa. Co ważne, połączenie jest w ten sposób zrealizowane, że jak widzicie, stacja metra w tym miejscu jest dosyć mocno przesunięta w bok. I teraz sobie przeanalizujmy to na mapie OpenStreetMap, dokładnie jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o lokalizację. Lokalizacja będzie mniej więcej w tym miejscu, czyli na terenie od torów odstawczych i przejście będzie przez tylnią głowicę stacji, patrząc oczywiście zgodnie z mapą, czyli wejście na stację metra M4 z M1 będzie po prostu na południowej głowicy, czyli tam, gdzie się wychodzi aktualnie do pętli autobusowej. Ciekawe rozwiązanie, w mojej klasyfikacji takie rozwiązanie dostało, jeżeli chodzi o transport, duży plus, bo będzie to aż 10 na 10, jeżeli chodzi o wykorzystanie przez pasażerów. Trzeba pamiętać o tym, że faktycznie tu będzie duże połączenie, bo z Wilanowa w końcu będzie można dojechać metrem do M1, jak i również według mnie to zagęszczenie na tej stacji w związku z tym, że tu jest i dużo tramwajów, autobusów i właśnie metra, to jest nawet bardzo duże natężenie, jeżeli chodzi o ruch. W okolicy nie ma dużej zabudowy, więc jest 6 na 10 według mnie. Natomiast jeżeli chodzi o inny aspekt, który tutaj muszę sobie tylko zadechnąć, jeżeli chodzi o zagęszczenie w okolicy, to jest według mnie 8 na 10, a jeżeli chodzi o możliwość budowy tego, to jest 6 na 10. Dlaczego? Bo aktualnie po pierwsze trzeba pozyskać te wszystkie tereny, a po drugie to jest budowa de facto stacji metra pod aktualnymi terenami odstawczymi M1, gdzie to nie było nigdy brane pod uwagę, więc to jest dosyć mocno trudne. Nie mieliśmy jeszcze tak dużej inwestycji realizowanej w Warszawie pod aktualnie istniejącym odcinkiem. Nie mówię oczywiście, nawet tunel pod POW, który powstał już, nie ma aż tak dużych utrudnień w tej realizacji. No i tak, idąc dalej, oczywiście mamy metro w tym miejscu Dasławicka.
No i tam, znaczy Mezzo Wierzb, no. No i tam jest aktualnie dosyć duży ruch, taki mniej więcej średni w klasyfikacji całego miasta, jeżeli chodzi o stację metra w mojej analizie, bo jest tutaj linia tramwajowa, która jeździ bezpośrednio do Mordoru. Kolejna stacja metra to jest właśnie Racławicka i tutaj już jest trochę inaczej, bo patrząc pod uwagę możecie zobaczyć, że jakaś tutaj linia metra przejeżdża. To jest M3, która tutaj się nagle pojawiła. M3 według moich analiz będzie mieć tutaj niełatwą sytuację, jeżeli chodzi o budowę, bo dałem tutaj klasyfikację 6 na 10. Czemu? Po pierwsze dlatego, że nie było przewidzianego połączenia w tym miejscu, więc trudno będzie zrobić nowe, dogodne przejście i połączenie tych dwóch stacji metra. Chyba że cała stacja M1 też byłaby przebudowana, w co jednak mimo wszystko wątpię, bo stacje są całkiem ładnym, solidnym kawałkiem i nie warto już ich aktualnie przebudowywać, zwłaszcza z tym, że aktualnie mogłyby być obsługiwane nawet jako schrony. Natomiast co ważne, jest to w ten sposób zlokalizowane, że sama stacja, jak za chwilę zresztą zobaczycie, znajdowała się bezpośrednio według tego, co jest pokazane, w tym obszarze. Po pierwsze trzeba uzyskać miejsce na to. Bo tak, po tej stronie mamy dosyć gęsto zabudowę, jest pasaż Racławicka i tutaj można by było pozyskać te tereny, ale trzeba to oczywiście pozyskać je i wykupić, jak również wyburzyć. No i oczywiście są rodzinne ogródki działkowe. To są jedne z bardziej zaporowych terenów w całej Warszawie. Nie mówię o tym konkretnie, ale ogólnie o RODOS w terenie całej Warszawy. To jest bardzo trudny teren do pozyskiwania mimo wszystko, bo działkowcy się już zakorzenili, mają swoje działki i nie chcą zbytnio ich oddawać. Mimo wszystko, że te tereny głównie są przeznaczone pod rezerwy właśnie terenowe, pod nowe inwestycje. Także no jest tutaj ta przestrzeń, ale nie daje dużej tutaj rzeczy. Według mnie tutaj będzie wykorzystanie tej stacji jako średnie, nawet po dobudowaniu właśnie M3 w tym miejscu. No ale oczywiście komunikacyjnie to będzie już klasyfikacja według mnie 8 na 10. Idziemy dalej, czyli oczywiście stacja metra Polno-Mokotowskiej, tu się dużo nie zmieni, więc nie będę tutaj analizować właściwie tego. Będzie jak jest, oczywiście będzie tramwaj na Racławickiej, znaczy na Rakowieckiej, który będzie bezpośrednio łączyć dalej Polno-Mokotowskie, Warszawę Zachodnią i tak dalej, oczywiście też Wilanów. Natomiast idziemy dalej i dochodzimy, już trochę sobie przybliżymy tą analizę, bo dochodzimy do metra Politechnika. Przy Politechnice samej dużo się nie zmieni, w sensie nie ma co tam dobudowywać i robić nowych stacji metra, bo siłą rzeczy ta stacja jest już aktualnie przeciążona. Metro Politechnika tu właściwie nie ma większych modernizacji. Według mnie tutaj zagęszczenie aktualnej ludności jest 10 na 10. Transport w okolicy to jest 9 na 10, no bo przydałoby się poszczególne jeszcze wyjścia ze stacji metra, które nie powstały w trakcie budowy pierwotnej stacji na przystanki właśnie w kierunku Wilanowa, jak i również według mnie obłożenie tej stacji to jest duże w tym miejscu i jest parking, chociaż nie jest to znaczenie jako P+R, nad samą stacją, ale pod ulicą jest też parking podziemny. Nie jest duży, nie jest jako P+R, ale trzeba pamiętać o tym, że on tutaj jest zlokalizowany. Następnie mamy oczywiście sławną stację metra Nową, Plac Konstytucji. I tutaj jest ciekawostka taka, że ta stacja metra ma powstać. Nie wiemy na razie kiedy, bo finansowanie zostało odcięte i aktualnie ten temat został ucięty i jak i również nikt nie będzie budować tej stacji metra w czasie przebudowy linii średnicowej, bo nikt nie może obniżyć przepustowości M1, kiedy nie będzie średnicy kolejowej. Jakby umówmy się, nie można zamknąć Warszawy na dwa zamki z dwóch stron, jakby bez przesady. Musi być chociaż NS. Nie może być tak, że całkowicie zamkną wschód-zachód i jeszcze północ-południe. To by było już za dużo. Dlatego na razie ten temat odpuszczamy, jeżeli chodzi o budowę, ale nie odpuszczamy tematu, jeżeli chodzi o to, gdzie to powstanie. Sama stacja metra w tym miejscu powstanie pod samym Placem Konstytucji. I trzeba tutaj zwrócić uwagę, że o ile jeszcze sama stacja musi przebudować na M1, musi przebudować sam tunel, bo tam jest trochę przekręcony, to jest jeden aspekt, taki jak to, że tu jest dosyć mało miejsca. Po pierwsze na nowe wyjścia w tym miejscu jest mało miejsca, a po drugie trzeba całkowicie zamknąć ruch samochodowy w tym miejscu, tramwajowy, nawet jeżeli się będzie przesuwać jezdnię, to M1 też będzie jeździć z utrudnieniami na dole i to nie będzie łatwa inwestycja. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie z M5 w tym miejscu, to jest to oczywiście świetna lokalizacja, z tym, że sama stacja M5 musi być zlokalizowana całkowicie centralnie pod tunelami M1, bo na Koszykowej po prostu nie ma miejsca w tym miejscu, nawet na Pięknej, po prostu budynki są na trasie, nawet według mnie tu jest mniej miejsca niż przy budowie stacji metra Nowy Świat Uniwersytet, więc tutaj jest kiepsko. Według mnie ta stacja, jeżeli chodzi o miejsce na budowę i pozyskiwanie gruntów, dostaje 4 na 10, jeżeli chodzi oczywiście o zabudowę w okolicy, to jest całkowicie na plus, bo stacja metra co mniej więcej pół kilometra, 600 metrów, jakie są przewidywane właśnie w ramach 15-minutowego miasta, jest na plus, więc tutaj 10 na 10, a jeżeli chodzi o transport w okolicy, no to jest oczywiście 8 na 10, przewidywane natężenie ruchu w tym miejscu to jest bardzo, znaczy to jest nawet
nawet duży ruch. Nie tak duży jak przy centrum, bo centrum też się zmieni. Wielokrotnie mnie się pytacie w różnych filmach, bo naprowadzę serię Warszawska Średnica 2050, o film o całej średnicy i o aktualnym etapie zaawansowania niedługo będzie. Natomiast w tym momencie mogę wam powiedzieć, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o metro. Stacja metra centrum według mnie ma bardzo duże natężenie. Jeżeli chodzi o transport, to jest to 12 na 10. Natomiast jeżeli chodzi o to, co tu się zmieni w aktualnym czasie, no to aktualnie są modernizowane schody, muszą być też całkowicie wymienione na nowe, ale to na razie nie wiemy, kiedy będzie dalej zwane. Natomiast wiemy doskonale, że powstanie bezpośrednie połączenie pomiędzy stacją kolejową Warszawa Śródmieście i stacją metra Centrum. Bezkolizyjne przejście pod ziemią, pod tunelem linii średnicowej. W skrócie to będzie dosyć głęboko zlokalizowane. Jak dokładnie, tego jeszcze nie powiem, bo jeszcze wszystkie projekty nie zostały ukończone przez kolejarzy. A będą wiemy na pewno, że to powstanie i będzie dosyć ciekawa inwestycja. Idziemy dalej, to oczywiście już kolejna stacja, trochę przeskakując, bo tak, przy Świętokrzyskiej dużo się nie zmienia, przy Świętokrzyskiej doskonale wiemy, że aktualnie jeżeli chodzi o przejście na łączniku jest tragicznie i to też wziąłem w mojej analizie. Natomiast patrząc dalej, mamy datę już od Senau, tu się dużo właściwie nic nie zmieni, nie będzie żadnych nowych P plus R-ów. I kolejna nowa stacja metra to jest oczywiście Muranów. Według mnie Muranów może powstać, ale tylko i wyłącznie razem z Placem Konstytucji, żeby po prostu były utrudnienia w dwóch miejscach naraz, a nie po kolei na poszczególnych odcinkach. Natomiast sama stacja metra Muranów w mojej klasyfikacji, jeżeli chodzi o transport w okolicy, dostaje 5 na 10. Jeżeli chodzi o ludzi i zagęszczenie w okolicy, to jest 9 na 10. Jeżeli chodzi o możliwość budowy, no to jest oczywiście 6 na 10, no bo trzeba mimo wszystko ruszyć tunel metra. Bo mimo tego, że tam jest wyprostowany specjalnie na ten odcinek właśnie, gdzie miałaby powstać stacja metra, to i tak to jest ingerencja w coś, co już działa, więc to będzie dosyć duże utrudnienie, jeżeli chodzi o samą budowę. No i oczywiście, jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to nie ma tutaj ani P plus R, a natężenie ruchu w tym miejscu będzie raczej małe. Idziemy dalej, czyli oczywiście Dworzec Gdański. Tutaj większych zmian w najbliższym czasie nie będzie przewidywanych. Do stacji Marymont możemy właściwie przeskoczyć, przy placu Wilsona to również się nie dzieje dużo, natomiast stacja metra Marymont zmieni się całkowicie mocno. W sensie sama M1, sama stacja M1 zbytnio się nie zmieni, bo dojście pomiędzy M1 a M3 pomiędzy M1, M2 i M4 będzie na zasadzie przejścia górą przez antresolę. Tak, wiem, to kontrowersyjne. Nie będzie wejścia bezpośrednio na peron, przynajmniej wedle aktualnych takich tam zapowiedzi. Jak to będzie wyglądać? No to tak, po pierwsze mamy P plus R, więc to jest oczywiście na plus. Jeżeli chodzi o przewidywane przeze mnie tutaj natężenie ruchu, to jest to bardzo duże. Jest 12 na 10, jeżeli chodzi o transport. Natężenie ruchu w okolicy samej stacji to jest 8 na 10, natomiast jeżeli to jest 6 na 10, natomiast jeżeli chodzi o samą budowę, to jest według mnie klasyfikacja 8 na 10, bo mamy takie coś jak samą ulicę w tym miejscu, którą trzeba całkowicie by było przełożyć. Popiełuszki da się przełożyć, da się zamknąć, ale ruch tramwajowy przydałoby się jakoś obłożyć na okrągło. W sensie ludzie przeżyją, bo wtedy już najprawdopodobniej będzie tramwaj tutaj jechać, tędy, Kraśnickiego. Natomiast według mnie i tak to dosyć będzie duże utrudnienie. Natomiast sama stacja jak będzie wyglądać? Mamy to z poprzedniego studium. Jedyna stacja metra z trzema liniami metra i dosyć ciekawe to związanie. W sensie same wydłużenie M2 jest ciekawym aspektem. Jak to będzie zlokalizowane? To tak, po pierwsze będą wspólne perony M4, M i M2. Dosyć ciekawe rozwiązanie, jak widzicie właśnie w tym miejscu. Pociągi M2 będą wjeżdżały na peron i następnie na przeciwległej stronie pociągi będą jechać w kierunku Wilanowa. Natomiast osoby, które będą jechać w kierunku Białęki, będą miały peron właśnie na M4 i będą mogły się przyjąć bezpośrednio do M2, kierunek Brudno, no i dalej kierunek też bezpośrednio Ursus, trochę na okrągło, ale będzie się dało dojechać. Same tory odstawcze byłyby zlokalizowane pomiędzy torami M4 dla M2. No i przejście, jak widzimy, tutaj jest przewidziane właśnie górą do łączni, do antresoli, chociaż najprawdopodobniej też by powstało jakieś przejście pomiędzy peronami M1 i M2 oraz M4. Sama stacja, jak widzimy, byłaby zlokalizowana całkowicie poza aktualnym tunelem metra M1 i powstałyby nowe przejścia i wyjścia z przejścia podziemnego, jak i również po prostu nowe wyjście na powierzchnię. To jest na duży plus, bo tam tych przejść na Marymoncie nie wszędzie jest dużo według mnie, no i sama stacja Marymont aktualnie trochę tam pusto jest. Dobrze, wracamy do studium, bo tutaj oczywiście moglibyśmy skończyć M1, ale chyba jak jeszcze patrzę, no nie, no właśnie możemy skończyć. Jedyne, o czym warto powiedzieć, to jest to, że
Stacja Meta Wawrzyczew ma A1 P plus R i stacja Meta Młociny ma według mnie najlepsze i najpiękniejsze P plus R, bo ma właściwie 3 niezależne parkingi. Dobra, przejdźmy sobie do aspektu ogólnie całej M1 i co według mnie, jeżeli chodzi o tą rozbudowę. To tak, patrząc po kolei, analizę całej linii będę robić w takich kategoriach, co łączy ta linia metra. No i tak, według mnie ta linia metra łączy, patrząc na mapę bezpośrednio, północ i północ, centrum i południe, czyli Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów ze sobą. Bezpośrednio przez dzielnice, jakie przejeżdża. Oczywiście mamy też Białękę, Wilanów i tak dalej, jeżeli chodzi o komunikację uzupełniającą, ale sama linia meta przebiega właśnie przez te dzielnice. Z kolejnych aspektów to jest to, jakie są możliwości budowy tych nowych elementów na całej linii. No i tak, według mnie to jest kategoria 6 na 10, bo jednak dużo budowa nowych stacji metra w samym centrum, czy dobudowa stacji metra i peronów łącznikowych z nowymi liniami metra nie jest łatwe, co wiemy z przykładu Świętokrzyskiej, gdzie to zostało zrealizowane, no co najmniej kontrowersyjnie i jest tam po prostu ciasno i ten łącznik nie wyrabia. Dlatego według mnie dobudowanie w ten sposób, znaczy dobudowanie jakiekolwiek aktualnie do istniejącej linii metra, która nie przewidywała na danych stacjach metra łączników, jest problematyczne i trudne. Oczywiście jest możliwe, ale jest trudne i nie jest to łatwe, dlatego właśnie w tej kategorii oceniam to na 6 na 10. Jeżeli chodzi o wygodne połączenia z linią, z metrem, z pozostałymi liniami metra, to oceniam to na 6 na 10, no bo oczywiście łącznik z M2 jest dosyć mocnym problemem, no i same łączenia po starych peronach M1 nie są łatwe. Następnie patrząc, mamy jak są wygodne połączenia pomiędzy M1 a koleją, no to tutaj trzeba powiedzieć, że no jest to całkiem dobrze zrobione na Warszawie Gdańskiej. Na Śródmieściu aktualnie jest źle, natomiast po przebudowie linii średnicowej będzie to oczywiście lepsza sytuacja, a analizę dobie na 2050 rok, kiedy to już wszystko będzie gotowe, więc tutaj daję mocne 10 na 10. Następnie, jak wygodne jest przełączanie się przesiadki pomiędzy komunikacją publiczną, autobusy i tramwaje, no i tutaj według mnie, patrząc właśnie to jest numer 5 w klasyfikacji, to według mnie to jest 8 na 10. Nie wszystkie stacje metra mają idealne wyjście na wszystkie przystanki tramwajowe. Nie będę mówić o Słodowcu i dojście do tramwaju, bo w teorii jest przesiadka, ale dojście jest i nieoznakowane całkowicie. Natomiast pozostałe stacje metra nie mają zawsze przystanków tramwajowych czy autobusowych idealnie osygnalizowanych i nie ma też, znaczy osygnalizowane to może nawet są całkiem dobrze, ale nie ma idealnie wyjść z przejść podziemnych i z samej stacji metra na wszystkie poszczególne przystanki i czasami też trzeba po prostu się trochę nachodzić, więc to taki jeden mój aspekt. No i ogólnie, i jak wygląda P plus R? Według mnie P plus R tutaj jest całkiem dobre. Jeżeli chodzi o P plus R, daje tutaj 9 na 10, bo na kabatach będzie, ale według mnie powinno być wszystkich tych P plus R trochę więcej i na kabatach powinno powstać trochę to szybciej. Też przy okazji na kabatach będzie jeszcze jedna modernizacja przy torach odstawczych, tam ma powstać połącznik pomiędzy jednymi torami, pomiędzy dwoma torami, tak aby pociągi mogły wjeżdżać na tor odstawczy bezpośrednio z STP kabaty, a nie tak jak aktualnie wycofywać przez stację. To jest jeszcze jedna taka modernizacja, która będzie się działała najprawdopodobniej w najbliższym czasie, czyli w najbliższej dekadzie. No i teraz tak, patrząc już na ostatnie elementy, no to tak, patrzymy na przewidywane wykorzystywanie, według mnie, całej linii metra, no to oczywiście jest to 12 na 10. Nie ukrywajmy, że M2 już prawie aktualnie, a przynajmniej niedługo dojdzie i dobije do granic swojej przepustowości, więc przepustowość i zapełnienie tej linii metra jest całkowicie wysokie i właściwie przewyższające prawie jej możliwości. Nie mówię oczywiście na inne aspekty, jak i inne kraje, gdzie możemy patrzeć, ale w świetle Polski działamy tylko i wyłącznie metro w jednej Warszawie, bo w jednym mieście, no to tak to mniej więcej wygląda. STP ma swoje własne, jest to STP kabaty, no i moje opinie na temat nowych stacji metra, które powinny, znaczy nowych przystanków i stacji, jeżeli chodzi o całą jedynkę, wydłużyłbym, jeśli bym robił na siłę nowe stacje metra, to bym wydłużył do cmentarza północnego jedną stację metra, ale według mnie to nie ma aż tak dużego sensu, ewentualnie co któryś pociąg by tam mógł jechać, no i oczywiście wydłużenie metra po drugiej stronie Lasu Kabackiego, tak aby dojechało albo do Konstanciny, albo do Powsiny, albo bezpośrednio po prostu na drugą stronę Lasu Kabackiego, bo to by się bardzo przydało tym mieszkańcom po drugiej stronie. Jedna stacja całkowicie by wystarczyła nawet przy granicy z Warszawą, bo w po prostu wszystkie autobusy mogłyby się zjeżdżać do tej stacji metra zamiast na okrągło jeździć dookoła całego Lasu Kabackiego. Więc taki mój jeden aspekt, jeżeli chodzi o M1.
jedynkę. Moje ogólnie opinie, według mnie powinna się jedynka rozwijać, jeżeli chodzi o połączenia z pozostałymi stacjami metra, czy stacjami kolejowymi, no i ogólnie z transportem. Powinno się też dobudować to, co nie zostało zrealizowane pierwotnie. No ale szkoda tylko i wyłącznie, że nie wszystkie stacje metra i nie odcinki nie zostały wybudowane wszystkie jako schrony. Choć na początku było ładnie, pięknie, to ostatecznie pieniędzy zabrakło i wyszło jak zawsze. Dobrze, lecimy dalej, czyli trzeba przeanalizować M2. Tak, dosyć długo widzę właśnie, że mi już idzie ta cała analiza. No cóż, wiedziałem, że to będzie chwilę szło, więc lecimy teraz z M2, może trochę mi się uda przyspieszyć. Przy M2 mamy, czekajcie, muszę sobie przejść tutaj na komputerze. Zaczniemy sobie od tej odnogi na Ursus, bo ona jest też ważna. No, ważna, pewnie mieszkańcy Ursusa by mnie teraz całkowicie zamordowali, gdybym powiedział, że jest tylko ważna, jest niezbędna, ale po prostu patrzę na to trochę na chłodno, żebyśmy po prostu mogli dokładnie to przeanalizować. W Ursusie znalazłyby się 3 stacje nowe metra, M2 i jak i również M5, jak dobrze pamiętam. Jak to powinno powstawać, za chwilę powiem. A, co do M1 jeszcze analizy, tylko powiem na sam koniec. Według mnie nowe stacje metra, Plac Konstytucji i Muranów powinny powstać dopiero w trakcie realizacji piątej linii metra, gdzie byłaby dobudowana stacja Plac Konstytucji i Muranów jednocześnie na M1 i sama stacja Plac Konstytucji i stacja metra Plac Konstytucji dla M1 i M2, dla M1 i M5 powstałaby jednocześnie jako jedna stacja, tak żeby nie trzeba było dobudowywać niczego i po prostu to byłby jeden spójny system komunikacyjny z wygodną przesiadką. Tak według mnie to powinno powstać. Więc teraz nie warto w ogóle ruszać tej stacji, tylko poczekajmy, zaprojektujmy ją razem wspólnie z M5, tam przed 2045 rokiem i wtedy ruszmy z kopyta z całą tą inwestycją. Wracając do M2. M2 ma odnogę w kierunku Ursusa, to jest zupełna nowość. No i tak, odnogi w kierunku Ursusa nie jestem w stanie nazwać aktualnie, bo to by była stacja Ursus Niedźwiadek w tym miejscu, to byłaby stacja C0-3, idąc dokładnie numeracją metra, bo znajduje się za stacją techniczno-postojową. Natomiast tak, co do samej stacji Ursus Niedźwiadek, która by się znajdowała w tym miejscu. Wiemy doskonale o tym, że ona nie jest łatwa do wybudowania. Czemu? Już pokazuję. Patrząc na jej lokalizację, jest przewidziana, żeby się znajdowała po tej stronie. Nie całkowicie po tej, tylko całkowicie w tym miejscu. Tu jest miejsce i przestrzeń na spokojnie. Natomiast problem jest taki, że moja klasyfikacji dostała 7 na 10, ponieważ muszą się gdzieś jeszcze znajdować to dostawcze. To dostawcze się znajdują oczywiście zawsze za stacją, bo to jest najwygodniejsze i najlepsze, jeżeli chodzi o przepustowość metra. A takie zastosowanie wymaga torów odstawczych, albo peron byłby gdzieś w tym miejscu i to dostawcze tutaj, albo to dostawcze byłyby po drugiej stronie torów kolejowych pod. Przypominam, inwestycja i ingerencja w tereny kolejowe jest bardzo trudna, bo dogadanie się miasto kolej zawsze jest problem. Także tutaj daję w tej kategorii 7 na 10, jeżeli chodzi o zagospodarowanie i zagęszczenie pasażerów w okolicy, to jest 10 na 10. Transport to jest 7 na 10, bo mamy tutaj stację kolejową i duży ruch pasażerski, jeżeli chodzi o autobusy, jak i również mamy tutaj P+R, więc to też jest oczywiście na plus. Według mnie zagęszczenie ruchu na tej stacji, czyli po prostu osoby korzystające byłoby na poziomie dużym. Także tak to wygląda. Idąc dalej, kolejna stacja, sławna Szamoty, znajdowałaby się w tym miejscu i ta stacja metra jest o tyle ciekawa, że będzie łączyć się z M5 w przyszłości. I to też łączy się do aspektu, którym powiem na sam koniec przy analizie M2. Co ważne, ta stacja metra znajduje się w tym miejscu jako węzeł komunikacyjny, gdzie dokładnie się znajduje i już Wam pokazuję. Tu przestrzeń właściwie na tą inwestycję jest całkowicie idealna. Ja dam 9 na 10, bo jedyne co trzeba zrobić to po pierwsze zamknąć ulicę w tym miejscu, jak i również przełożyć kable od wysokiego napięcia, które się tutaj jeszcze znajdują, no i oczywiście zamknąć całkowicie park. W tym miejscu i w tej przestrzeni by powstał nowy węzeł komunikacyjny pomiędzy M2 i M5, dosyć ciekawe rozwiązanie. A jeżeli chodzi według mnie o zagęszczenie w okolicy, to jest jeżeli chodzi o zagęszczenie, to jest według mnie 7, natomiast jeżeli chodzi o możliwość przesiadek i po prostu zagęszczenie tutaj ruchu, to jest według mnie również duże, tak samo jak na poprzedniej stacji. Kolejna stacja to jest oczywiście Ursus Północny. Tu jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o lokalizację, bo wszystko musiałoby się mieścić pod tą ulicą, posagu 7 panel. No i co ważne, w tym miejscu jest mało przestrzeni, trzeba byłoby wchodzić na działki prywatne, żeby to zrealizować, więc wykup działek, dlatego daję tutaj 8-10, jeżeli chodzi o budowę. Jeżeli chodzi o zagęszczenie aktualnej ludności w tym miejscu, nie ma go dużo poza nowymi osiedlami na tej części Ursusa Przemysłowego.
No i to daje właśnie klasyfikację, przez to według mnie to jest 5 na 10. Jeżeli chodzi o transport w tej okolicy, no to jest 4 na 10, bo autobusów właściwie nie ma, pociągi są. I to też jest oczywiście na plus, bo dobra przesiadka z Ursynem Północnym. Wtedy mogłyby być wtedy na przykład jednocześnie PKP i metro razem by się dogadały i wybudowałyby tą stację razem, kolejową i metro jako wspólny węzeł przesiadkowy. Wiem, marzę. Ale byłby to świetny węzeł komunikacyjny i przy okazji przebudowa tej stacji kolejowej, która, znaczy tego przystanku kolejowego. Tutaj wygląda jeden z najgorszych przystanków w całej Warszawie. O nim też kiedyś zrobiłem materiał w Okiem, a widzę nosza. No i według mnie zagęszczenie tutaj ruchu byłoby na poziomie średnim. Także tak to wygląda. Nie będzie tutaj żadnego P plus R. Kolejne stacja to jest oczywiście stacja STP Karolin, przy której wiemy, że są problemy, więc tutaj kategoria budowa daje 7 na 10, bo jeszcze nie zostały uzyskane te dane sławne te. Natomiast faktycznie tutaj budowa już trwa i cały odcinek ten dalszy, kolejne stacje, czyli Karolin, Chrzanów i Lazurowa nie będę już analizować, bo po prostu to już jest budowy, więc nie ma co analizować coś, co już jest aktualnie realizowane. Więc przejdźmy sobie poszczególnie dopiero do kolejnej stacji, do Ronda Daszyńskiego, gdzie przy Rondzie Daszyńskiego faktycznie coś będzie jeszcze realizowane w najbliższym czasie, bo Rondo Daszyńskiego klasyfikacji budowa dostaje ode mnie 7 na 10. Dlaczego? Bo jak wejdziemy sobie właśnie w Studium Warszawy, przejdziemy sobie do Ronda Daszyńskiego, proszę bardzo, to w tym miejscu się znajduje Ronda Daszyńskiego i mamy tutaj linię metra M4. No i tak, przy M4 jest ten minus, właśnie minus plus, bo tak zwał, że stacja metra znajdowałaby się po tej stronie i same rondo jest całkowicie nieprzybudowane i na nim jest duży ruch tramwajowy, towarowy na przykład. Dlatego według mnie to nie jest aż tak dobre, idealne miejsce. Przy okazji trzeba byłoby połączyć M2 z M4 w sposób, który nie był przewidywany w projekcie podczas budowy M2, dlatego to byłoby trudne. No i sam poron nie jest zbytnio dostosowany do jakichkolwiek dobudów. To się w teorii Rondo Daszyńskiego jest na pewno lepiej przystosowane do dobudowy niż stacje na M1, bo tylnia ściana, właśnie ściana z tej strony, czyli ściana wschodnia peronu, jest po prostu ścianą, tam nic zbytnio nie ma, może jest winda, ale winda to max, nie ma schodów, więc to byłby oczywiście na plus, jeżeli chodzi o budowę, natomiast no tak to wygląda, jeżeli chodzi o lokalizację. Stacja by się znajdowała pod tą częścią, gdzie nie ma stacji, bo stacja sama nie nachodzi nawet na rondo zbytnio. Także tak to wygląda, jeżeli według mnie chodzi o natężenie ruchu w tym miejscu, byłoby na poziomie dużym. Kolejna stacja nowa, która by się połączyła, zaczekajcie, przejdźmy sobie na studium i tutaj zbytnio nic nowego nie ma, no bo oczywiście połączenie M1, M2 wiem, że jest złe, więc tutaj nie mam sposób powtarzać tego. Natomiast dochodząc do kolejnego aspektu, mamy stację metra Stadion Narodowy. I tak, Stadion Narodowy doskonale wiemy, że już stacja na M3 jest wybudowana i tak będzie wybudowana, bo z tym zbytnio nic innego się nie da zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt taki jak budowa, to tutaj w teorii wszystko już jest, ale ja dalej daję 5 na 10. Dlaczego? A już tłumaczę. Stacja metra Stadion Narodowy, która się znajduje w tym miejscu, jest idealnie skomunikowana z stacją kolejową. Natomiast to daje też minusy i przyklejenie stacji metra Stadion Narodowy do linii kolejowej daje taki minus, że tutaj jest bardzo mało miejsca na aktualnie wybudowanie komory demontażowej dla Stramajtada czy TBM, która by dążyła ten tunel. Więc to jest na minus. Po pierwsze, to jest pierwszy minus. Po drugi minus to jest to, że sama stacja nie jest jeszcze wybudowana w całości. Mają powstać jeszcze dwa wyjścia łączące bezpośrednio perony, jak i również po tej stronie, czyli stronę wschodnią, po drugiej stronie torowiska kolejowego. Wyjścia są w teorii przygotowane do dobudowy, w samym projekcie stacji jest, sama stacja jest nawet w numeracji uwzględniająca, natomiast sama ta budowa jeszcze nie powstała. Jest to budowa pod linią średnicową, więc doskonale wiemy, że to jest trudne i miejmy nadzieję, że powstanie w trakcie aktualnej przebudowy średnicowej. Natomiast to o tym, warto o tym pamiętać właśnie, że to nie zostało wybudowane. Według mnie natężenie w tym miejscu będzie co najmniej duże, jak nie bardzo duże, bo połączenie M3, M2 i linii kolejowej w tym miejscu jest oczywiście bardzo dużym miejscem komunikacyjnym. Dalej oczywiście mamy dworzec wschodni, przy którym doskonale wiemy, że no, są pociągi, tak, są pociągi, jest dobra przesiadka w miarę, więc tam się dużo na razie, przynajmniej w teorii, nic nie będzie zmieniać. No i kolejne stacje, właściwie już się nic nie dzieje, do stacji Konatowicza, gdzie przy stacji Konatowicza ma powstać jedno nowe wejście na tramwaj kierunek Zielona Białęka i tutaj w kategorii budowa dałem 10 na 10, bo po prostu tam nic nie ma, w sensie tam jest aktualnie teren zielony, więc dobudowa tego wejścia nie będzie problematyczna. Natomiast brakuje tutaj jeszcze P plus R, takiego z sensem, a nie aktualnie płyty betonowej. Tak samo na metro Brudno nie ma jeszcze aktualnie P plus R, ale ma powstać.
No i oczywiście mamy wydłużenie metra w dalszym kierunku do Marymontu. No i tutaj tak, w kategorii wydłużenia daję 6/10, ponieważ jest tutaj problem doskonały, a mianowicie zerknijcie dokładnie, gdzie kończy się stacja metra Brudno. Przejdźmy sobie na mapie i proszę bardzo, stacja metra jest w tym miejscu i jeżeli trzeba byłoby wydłużyć stację metra, trzeba byłoby całkowicie wyburzyć to skrzydło szkoły podstawowej, aby w tym miejscu wydrążyć, wybudować komorę demontażową dla tarcz 4B i następnie je tutaj bezpiecznie wyjąć. No jest oczywiście plac zabaw w tym miejscu, ale same tory się tutaj znajdują, czyli dokładnie w miejscu, gdzie zostało wyburzone stare skrzydło tejże szkoły. No i trzeba było to znowu wyburzyć kolejny fragment, żeby móc tutaj coś kolejnego wybudować. Dlatego daje duży minus, jeżeli chodzi o tą dobudowę, bo po prostu w tym miejscu zbytnio miejsca nie ma. Jeżeli chodzi o infrastrukturę naziemną, pod ziemią zbyt dużych problemów nie ma. Natomiast idziemy dalej, bo kolejna stacja metra to jest oczywiście Toruńska. Toruńska ma w przyszłości zyskać P plus R, więc to jest na plus. Wykorzystanie w ten sposób według mnie tej stacji to jest 4/10. Budowa w tym miejscu według mnie jest oceniona na 4/10. Czemu? Bo zobaczcie, jak to jest zlokalizowane. To jest dokładnie przewidywane jest po tej stronie węzła, a po tej stronie węzła aktualnie są budynki, więc te budynki trzeba było całkowicie wyburzyć. A wyburzenie zgadza się z tym, że trzeba pozyskać grunty, więc trzeba je wykupić. To nie są tereny miasta, jak na przykład ulica. Dlatego to jest problematyczne. No i same to, żeby to na pewno nachodziło na interes kolejowy, właściwie na część kolejową i budowa na pewno wyjścia bezpośrednio ze stacji metra przejścia podziemnego na peron, to też jest duży minus, jeżeli chodzi o budowę, a właściwie o łatwość budowy, więc tutaj daję 4/10. Jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy, to jest 6/10. Według mnie transport w okolicy jest oczywiście 5/10, no bo jest stacja kolejowa, ale zbytnio innego transportu tutaj nie ma, bo przystanki autobusowe są, ale wszystko jest na żądanie, więc tak to wygląda. Pewnie to się zmieniło, ale i tak te autobusy tutaj nie mają aż tak dużego znaczenia jak linia kolejowa, najważniejsza, która tutaj jest. I według mnie z wykorzystaniem tej stacji byłoby co najmniej średnie, natomiast jeżeli chodzi o P plus R, to właśnie jak powiedziałem wcześniej, by było. Podobnie, jeżeli chodzi o metro Żeleń FSO. Metro Żeleń FSO będzie mieć w przyszłości P plus R. No ciekawe, aktualnie na terenach właśnie w tym miejscu, gdzie jest Expo. Natomiast sama stacja by się znajdowała po tej stronie i dzięki temu zyskuje ode mnie klasyfikację budowy 9/10. Czemu 9, a nie 10? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zwróćcie uwagę, że tutaj to są trochę tereny zalewowe. Grunty nie są dokładnie miasta, bo to trzeba pozyskać od gadki i jest bardzo daleko od czegokolwiek. Dojście do przystanku tramwajowych byłoby na dużym minusie. Natomiast na pewno byłaby to ciekawa stacja. Aktualnie niekoniecznie wykorzystywana, bo jeżeli chodzi o też otoczenie, to daje 3/10 zagęszczenie zabudowy. Jeżeli chodzi o transport, to daje 4/10. Jeżeli chodzi o wykorzystanie, to daje 2 plusy, bo mimo wszystko tramwaj wzdłuż Modlińskiej w przyszłości powstanie, nawet niedalekiej i wtedy faktycznie więcej osób by korzystało z tej stacji metra. Dalej idziemy dłuższy kawałek, bo dopiero jest stacja Potok, znajdująca się mniej więcej w tym miejscu, jak możemy zobaczyć na mapie, czyli kolejny przejazd M2 pod Wisłą, da się. Stacja metra Potok to jest typowo stacja metra lokalna, to znaczy niekomunikacyjna, bo w okolicy nie ma właściwie żadnego przystanku, dlatego dostaje ode mnie kategorię 2, jeżeli chodzi o transport, jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy daje według mnie 8, a jeżeli chodzi o trudność budowy, to daje też 8, bo trzeba wykupić te parkingi w okolicy, no i to jest teren bardzo bliski z Gdaką, więc z Gdaką też dogadanie się może nie być łatwe. Natomiast jeżeli chodzi też na plus, to jest oczywiście zagęszczenie i to jest typowo stacja lokalna, a takie stacje też powinny być budowane, biorąc pod uwagę, że mamy mieć ich ponad 100 w Warszawie. No i tak ostatnia stacja to jest oczywiście Marymont, o której już trochę więcej mówiłem w połączeniu, więc nie będę się powtarzać. Stacja metra Marymont będzie mieć bardzo duże według mnie zagęszczenie, jeżeli chodzi o ruch, bardzo duże. Jeszcze raz. No i teraz tak, jak według mnie powinno to być realizowane, jeżeli chodzi o dobudowę. A właściwie może zacznijmy od mojej analizy na komputerze, jeżeli chodzi o M2. To tak, co łączy? Łączy ze sobą zachód z północnym wschodem, no bo całym wschodem to niekoniecznie. Łączy ze sobą w ten sposób dzielnice Ursus, Bemowo, Wola, Śródmieście, Praga Północ i Targówek. Co ważne, jeżeli chodzi o możliwość budowy właśnie niewbudowanych stacji lub dobudowy konkretnych przejść podziemnych, daje kategorię 7/10. Jeżeli chodzi o aspekt taki jak przesiadki do innych stacji metra, to daje tutaj 7/10, bo mimo wszystko łącznik z M1 mocno zepsuje. No i oczywiście łączniki z pozostałymi liniami metra, które nie są przewidziane w stacji, są też na problematycznym elemencie.
Jeżeli chodzi o przesiadki pomiędzy pociągami a drugą linią metra, to według mnie to jest mocne 7 na 10, bo mamy takie stacje jak metro Młynów, gdzie jest dobra przesiadka, jak metro Dworzec Wileński, gdzie też jest dobra przesiadka, ale mamy też taką stację jak na przykład Ulrychów, która de facto aktualnie jest tylko i wyłącznie przy galerii handlowej, właśnie przy centrum handlowym, natomiast w przyszłości ma tam powstać stacja kolejowa i ma się to połączyć razem jako jeden węzeł komunikacyjny. No, to nie jest łatwe do zrobienia. Oczywiście dalej są też stacje Ursus Niedźwiadek, czy Ursus Północny, czy oczywiście Trunielska, które musiałyby być dobrze wybudowane i wtedy byłyby dobre i wygodne przesiadki. Jeżeli chodzi o połączenie z tramwajami, to tutaj daje proszę bardzo, 9, tutaj 8 na 10 z tramwajami i autobusami, bo według mnie to całkiem dobrze będzie, aktualnie całkiem dobrze jest to zrealizowane. Oczywiście zawsze są brakujące wyjścia na poszczególne przystanki tramwajowe, autobusowe. O, nie będę mówić o metro Brudno, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Więc to nie jest cały czas idealnie zrobione. Przy nowych stacjach nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo samych projektów nowej stacji nie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o P plus R-y, no to sytuacja przy budowie wszystkich P plus R-ów będzie całkiem dobra. Co to oznacza? Oznacza to, że według mnie wtedy po prostu będziemy mieli to w kategoriach 9 na 10. Oczywiście zawsze mogłoby być trochę lepiej. Przewidywane przeze mnie natężenie ruchu na drugiej linii metra to jest oczywiście 10 na 10, bo już aktualnie widzimy, że po prostu jest ta linia potrzebna i jest całkowicie wykorzystywana. Jeżeli chodzi o stację techniczną powstającą, to ma swoją własną STP Karolin, która właśnie powstaje, przynajmniej z problemami, ale powstaje. Natomiast jeżeli chodzi o moje błędy, znaczy moje uwagi do aktualnie istniejącej drugiej linii metra, to tak, mam uwagi oczywiście do stacji metra Ulrychów, że jest, można byłoby trochę ją przesunąć i zrobić wyjście bezpośrednio w kierunku połączenia ze stacją koleją, która w przyszłości może powstać. No szkoda też, że nie udało się tego zrobić jednocześnie z kolejarzami. Mam też uwagę co do stacji metra Bemowo, bo stacja metra Bemowo jest całkowicie przesunięta w kierunku właśnie wschodnim, a mogłaby być pięknie zlokalizowana tak samo jak rondo ONZ na samym środku skrzyżowania, albo rondo ONZ, albo na przykład Dworzec Wileński. I w ten sposób nie trzeba byłoby aż tak długo chodzić przejściami podziemnymi do stacji kolejowej, czy żeby wyjść na powierzchnię na konkretny przystanek autobusowy czy tramwajowy. Teraz tam pod ziemią się dosyć długo chodzi, żeby dojść tam, gdzie się potrzebuje. Pomijając te górki, do góry dodało, do góry dodało. Ale można było to zrobić lepiej. I tak całe skrzyżowanie musiało być rozkopane i tak, a w ten sposób też są problemy, jeżeli chodzi o to, że są tory odstawcze dalej i pociągi nie są w stanie po prostu idealnie funkcjonować i jeździć z pełną przepustowością do momentu oddania kolejnego odcinka, bo po prostu pociągi nie są w stanie na całej długości w tym miejscu stanąć, bo są za długie i po prostu na tym odcinku kolejny pociąg nie jest w stanie wjechać, pomimo tego, że one stoją przed torami odstawczymi już w tunelu pod samym skrzyżowaniem. No i oczywiście przesunięcie stacji metra Lazurowa. W sensie nie dało się tego zrobić ze względu na to, że tu granica z Warszawą jest. Zresztą to całkiem mocno widać tutaj w zabudowie, gdzie jest Babica, gdzie Warszawa, ale według mnie dało się tutaj zrobić coś takiego magicznego, żeby przesunąć tą stację metra trochę bliżej, nawet po prostu w tym miejscu, żeby po prostu wyjechać trochę pod tymi budynkami z stacją, albo zrobić ostrzejszy zakręt. Dlaczego? Bo aktualnie stacja metra po pierwsze powstaje bez wyjść po drugiej stronie ulicy Lazurowej, jak i również z problemem, jeżeli chodzi o doskonałe wyjście do ronda Radia Wolna Europa. Czemu to jest ważne? Bo to jest bardzo ważny węzeł komunikacyjny. Część autobusów, jak na przykład linie 220, nie dojeżdża do przystanków czy na pętlę autobusową w tym miejscu i dlatego wtedy te wszystkie autobusy nie mają bezpośredniego połączenia z linią metra. To znaczy trzeba tutaj dosyć długo będzie dochodzić do konkretnych przystanków znajdujących się autobusowych w tym węźle. Na przykład do tego przystanku to będzie dosyć długa droga, żeby dostać się. Także to jest według mnie na minus. Z pozostałej stacji metra zbytnio nie mam jakichkolwiek większych uwag, jeżeli chodzi o to, jak wygląda. No oczywiście przydałyby się te dodatkowe wyjścia na stacji Stadion Narodowy, a to, że na Księcia Janusza niektóre przystanki wyjścia wychodzą albo schody ruchome zazwyczaj na stacjach metra są tam, gdzie jest najmniejsze natężenie dziwnym trafem, no nie będę analizować już tego konkretnie. Ale doskonale wiemy mniej więcej, na czym stoimy. Także moja analiza, jeżeli chodzi o wydłużenie tych konkretnych odcinków, bo cała M2, jak widzieliśmy, głównie najważniejsze aspekty to jest oczywiście wydłużenie M2 do Marymontu i do Ursusa. No i teraz powiem coś, co na pewno się nie spodoba mieszkańcom jednej i drugiej strony. W sensie mieszkańców, którzy chcą, żeby M2 zostało wydłużone do Marymontu,
Domyślam się, że aż tak dużo nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy chcieliby, żeby M2 dojechało do Lususa, jest na pewno znacznie więcej. No i tak, mapa mogłaby się załadować, to bym dokładnie pokazał to na mapie. No i tak, jeżeli chodzi o ten aspekt, to tak, na Marymont według mnie M2 powinna być wydłużona, ale tylko i wyłącznie jednocześnie, kiedy będzie dobrana linia M4 przy metro Marymont. Co to oznacza? Oznacza to, że stacja metra Marymont jest tak wspólna dla obydwu tych linii, i M2, i M4, że dopiero wtedy, po pierwsze, M2 wydłużenie w tej relacji będzie miało sens, bo dwa razy druga linia metra będzie się łączyć z M1, więc to aż tak dużego sensu nie ma. A po drugie, dosyć mocno zabije ruch tramwajowy i pozostałe jakichkolwiek w tym miejscu ma być. Nie mówię o moście Krasińskiego, który i tak jest potrzebny dla mieszkańców Zielonej Białęki, ale mówię o tym, że aktualnie po prostu wykorzystanie tego odcinka nie byłoby aż tak duże. Byłoby potrzebne, kiedy by powstała właśnie linia M4, bo wtedy po pierwsze sama stacja by powstała jako jedna kubatura ze wszystkimi tunelami razem w trakcie jednej budowy, a po drugie to byłoby trudne do dobudowania tych pozostałych odcinków, bo tam po prostu jest mało miejsca i wszystko jest skumulowane w jednej lokalizacji. Więc ten odcinek z pozostałymi wszystkimi stacjami, jak Toruńska czy Potok, według mnie powinny powstać dopiero, jeśli już w trakcie budowy stacji metra Remont dla M4. I podobnie mówię o Ursusie. Tak, wiem, teraz zacznę strzelać pioruny z mieszkańców, od mieszkańców Ursusa w moim stronę. No ale tak według mnie to powinno wyglądać. Metro powinno być wybudowane do Ursusa dopiero w ramach realizacji inwestycji metra M5 Szamoty, właśnie tej stacji, jak i również pozostałego całego odcinka. Dlaczego? Bo stacja metra M5 Szamoty będzie bardzo dobrym węzłem komunikacyjnym właśnie z M2, ze stacją swoją. Jest to jedyne w Warszawie miejsce, gdzie stacja będzie się kończyć i będzie się spotykać jednak mimo wszystko z inną linią metra, czegoś takiego nie mamy, i to jeszcze w kształcie litery T, a nie X. Natomiast co jest ważne, to wymaga kompleksowego i dobrego połączenia tych dwóch stacji metra naraz. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni to chcą zaprojektować, ale to nie powinno się robić w ten sposób, że najpierw się coś zaprojektuje, później się zmienią pomysły. Wszystko od początku powinno powstać naraz, jednocześnie, nie tak jak na przykład było kręcone przy M2 na łączniku na Świętokrzyskiej. Dlatego według mnie w ten sposób to powinno być zrealizowane. Chyba że mam jedyny aspekt, który mógłby być elementem do budowy teraz do Ursusa, to byłaby dobudowa tych trzech stacji metra razem z całą stacją metra Szamoty dla piątej linii metra. W skrócie, tak samo na stadionie byśmy mieli po prostu przyszłość stację metra, która byłaby nieużywana najprawdopodobniej przez najbliższe dekadę lub dwie, dla piątej linii metra, ale już by stacja całkowicie była z gotowymi rozwiązaniami i z gotowymi przejściami, tak żeby nie trzeba było ponownie tego wszystkiego rozkopywać i budować od nowa. No i oczywiście, żeby to po prostu było spójne, bo jeżeli się coś buduje na nas, można o wiele lepiej połączyć ze sobą te dwie stacje. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje uwagi co do rozbudowy drugiej linii metra. No i teraz przejdźmy do tego, co jest chyba najciekawsze, czyli do nowych linii metra, które jeszcze nie powstały. No, nie powstały, choć może nawet to dotycznie M3, jakiś tam malutki zalążek ma. No nie taki malutki, bo dostali dosyć duże dofinansowanie na stadion narodowy w związku z budową M3. Dobrze, no to tak, oczywiście M3 to jest linia metra, która, patrząc na moją klasyfikację, ma 15 stacji. Powiem tylko i wyłącznie, że M2 według podstawowej numeracji ma mniej więcej stacji 21, a po zmianie M2 z dojazdem do Marymontu i do Ursusa to by było 28 stacji. Więc faktycznie M3 jest dużo krótsze. Oczywiście według mnie można byłoby to wydłużyć sensownie i nie mówię o odcinku w kierunku centrum. Natomiast tak, M3 ma numerację stacji od E0 dla stadionu do stacji E14, właśnie patrząc na Żwirki, Wigury. No i patrząc tutaj na mapie, ta linia metra biegła bezpośrednio właśnie od stacji Stadionowej w tymże miejscu, następnie tędy przez dworzec, wschodni, przez całą Pragę Północ, jak i również Pragę Południe, no i oczywiście zahaczając o Siekierki, o całe Mokotów w miejscu, gdzie jedna stacja dostała klasyfikację ode mnie 0 w budowie. No i oczywiście dojazdem bezpośrednio na Żwirki, Wigury z ciekawą dwupoziomową stacją. Tak, zacznijmy oczywiście od tego, co się dzieje na stadionie. Przy samej stacji stadion już w sumie powiedziałem trochę.
Doskonale wiecie o mojej opinii, że powinny powstać te wyjścia bezpośrednio na przystanki, na drugą stronę linii średnicowej. Natomiast kolejna stacja metra, czyli Dworzec Wschodni, według mnie jest dobrze zrobiona, bo ona będzie też połączona z nowym węzłem Warszawa Wschód, która będzie budowana prawdopodobnie wspólnie. Sama stacja kolejowa, jak widzicie, nie jest pod linią tramwajową, co jest na duży plus, bo linia tramwajowa jest strasznie, i to jeszcze raz strasznie oddalona od samego wejścia do stacji kolejowej, trzeba się trochę nachodzić i samego dworca. Sama stacja metra by się znajdowała w tym miejscu, można byłoby to wykorzystać też dzięki temu, żeby nie zamykać po prostu ruchu tramwajowego w tym miejscu podczas budowy metra. Natomiast co ważne, sama stacja byłaby tu zlokalizowana, wyjścia byłyby po wszystkich stronach skrzyżowania i najważniejsze, wyjście byłoby też jedno bezpośrednio z przejścia podziemnego z stacji metra pod ziemią, byłoby wyjście na powierzchnię dopiero już w hali dworcowej, tak żeby nie trzeba wychodzić na powierzchnię wchodząc do przejścia podziemnego Warszawy Wschodniej. To jest oczywiście na duży plus, dzięki temu oczywiście nie jest łatwe, bo trzeba się dogadać z PKP i wybudować w hali dworcowej przejście podziemne, natomiast daję tutaj klasyfikację 7/10, jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy, to jest to 8/10, mamy tutaj na przykład taki jeden bardzo, bardzo długi budynek, no i oczywiście jeżeli chodzi o transport tej okolicy, to jest spokojne według mnie 10 i duże zagospodarowanie, jeżeli chodzi o natężenie ruchu w tymże miejscu. Także tak to wygląda. Co do P plus R-ów, nie ma tutaj żadnego zaplanowanego P plus R. Czy słusznie? Oczywiście, że nie, ale no nie ma nic napisane. Może węzeł wschód będzie przewidywać jakiś P plus R i dlatego tego jeszcze tutaj nie uwzględnili, no ale tak to na razie wygląda. Lecimy dalej, czyli oczywiście w tym miejscu mamy stację metra Mińska i to jest jeden z aspektów M3, o którym się chyba nikt nie mówił zbytnio, nie zauważyłem, bo stacja metra Mińska się przeniosła. Jest w innej lokalizacji niż pierwotnie. Stacja metra Mińska pierwotnie, czekajcie, muszę tutaj dotrzeć, znajdowała się bezpośrednio, jak mamy tutaj stadę nieużytek, stadę totokolarski w tym miejscu, mamy też stadion Podskarbańska, no i w tym miejscu mamy właśnie samą tą ulicę, no i pierwotnie stacja metra Mińska miała się znajdować w tym miejscu. Nawet nagrałem ujęcie, że tu się będzie znajdować. Natomiast ostatecznie została przesunięta tutaj i może i nawet słusznie, bo w okolicy tutaj jest dosyć blisko do samej Grychowskiej. Przesuwając tą stronę, po pierwsze tutaj nie ma stacji kolejowej, a po drugie tu dużo osiedli powstaje i tu by ta stacja metra się przydała. Jeżeli chodzi o lokalizację dokładnie, to ta stacja metra by się znajdowała bardziej w kierunku północnym, czyli mniej więcej pod tą ulicą, co daje według mnie tej stacji metra 9/10, jeżeli chodzi o budowę, bo tereny są mniej więcej takie idealne, jeżeli chodzi o budowę po szerokość i to jest całkowicie jedna ulica, więc nie będzie problemów aż tak dużych przy zamknięciu, jak się budują pozostałe drogi dojazdowe. No i oczywiście, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, zagęszczenie ruchu w okolicy przez mieszkańców, to jest 10/10. Jeżeli chodzi o transport w okolicy, no to jest 2/10, no bo tutaj jest tylko parę linii autobusowych i to raczej nie będą brane pod uwagę zbytnio, jeżeli chodzi o przesiadkę z metra. Jeżeli chodzi o P plus L, tutaj nie ma i ruch głównie to będzie jako lokalny, czyli mały ruch. Co ważne i o czym trzeba powiedzieć, to jest to, że przeskoczyłem tutaj, bo w okolicy jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie stacja techniczna postojowa Kozia Górka. Każda stacja metra, jak to kiedyś mówiło się, powinna mieć swoją własną stację techniczną postojową, aby całkowicie stamtąd zarządzono całą linią metra, jak i również po to, aby po prostu tamtędy można było serwisować i tam wszystkie pojazdy. Czy to jest niezbędne? Nie mnie oceniać, natomiast na pewno w ten sposób również to będzie zlokalizowane właśnie przy drugiej, trzeciej linii metra. Cały ten teren, również z rezerwą na oczywiście obwodnicę śródmiejską, będzie przewidziany właśnie jako STP Kozie Górka. Jak widzicie, całkiem duży. Ja co jakiś czas przy pokazywaniu Wam LK7 i LK506 pokazuję Wam te tereny. Tutaj jest oczywiście sławne osiedle Dudziorskie, tam, znaczy tam bardziej w tamtą stronę. Ona całkowicie, tu jest osiedle Dudziorskie, całkowicie zostałoby wyburzone w ramach budowy stacji metra techniczno-postojowej i to jest według mnie na plus. Jeżeli chodzi o samą zabudowę w tym miejscu, daję 8/10, bo trzeba mi wszystko parę budynków wyburzyć, jak również cały rod wysiedlić, bo tu bucha jakieś, co nie? No jest trochę tych rodzin, no jest trochę tych budynków w skrócie. Więc trzeba było to wszystko poprzestawiać, jest trochę kabli wysokiego napięcia, jest tutaj trochę właśnie też podstacji trakcyjnych, które trzeba byłoby pozmieniać lokalizację, no i sama trasa właśnie śródmiejska byłaby tutaj na pewno niewskazana, jakaś mrówka mi tu chodzi. Co ważne, jeżeli chodzi o transport i dojazd w tą lokalizację, nie byłby dobry dla pracowników, chociaż w przyszłości są tu planowane dwie stacje kolejowe, znaczy za przystanki kolejowe, z tym, że obydwa nie mają wyjścia na Kozią Górkę, więc to na duży minus.
Także tak to uznaję, jeżeli chodzi o tę lokalizację. Przejdźmy do kolejnej stacji, czyli oczywiście do Ronda Wiatraczna. Ronda Wiatraczna się znajduje w tym miejscu. W mojej klasyfikacji, jeżeli chodzi o zagęszczenie w okolicy, to jest 10 na 10. Jeżeli chodzi o lokalizację budowy, to jest 5 na 10. Czemu 5 na 10? Bo znajduje się pod samym rondem. A zamknięcie Ronda Wiatraczna to chyba jest coś całkowicie nie do pomyślenia, bo zwróćcie uwagę, że to byłoby w tym miejscu. Ruch tramwajowy tu jest całkowicie duży i autobusowy również, więc wyobraźcie sobie zamknięcie Ronda Wiatraczna. Pomijając to, że takie rondo trochę pokręcone. No ale wiecie mi, o co chodzi. Ogólnie przebudowa tego ronda jest potrzebna, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe, żeby na przykład Hyundai nie wystawały po tej stronie. Natomiast sama przebudowa i plan jest całkiem dobry, ale ostatnio zaczyna się trochę to psuć. To znaczy, wyjścia pierwotnie były przewidywane po każdej ze stron, natomiast teraz trochę się już zmieniło i wyjścia nie będą po każdej ze stron ronda na każdym z narożników. To jest według mnie niedobre podejście. Powinny być z każdej strony, żeby dało się wszędzie dostać. Natomiast same to odstawcze tutaj też by były przewidziane, jakby coś właśnie pod pętlą autobusową. Przynajmniej tak to było w różnych projektach, natomiast jak będzie, teraz zobaczymy. Dlatego przez to, że trzeba to wybudować na samym rondzie bardzo uciążliwego i dużego ruchu, daję po prostu taką niską ocenę. Najprawdopodobniej tak to wszystko będzie zamknięte podczas budowy. W sensie jakiś ruch w kierunku Wrocławia na pewno pozostanie, ale jak to będzie dokładnie wyglądać, tego wam po prostu nie powiem. No i dlatego też daję 5 na 10. Jeżeli chodzi o transport w okolicy, no to jest oczywiście 7 na 10, bo ruch tutaj tramwajowy to jest główny środek transportu w tejże okolicy. Jak i również nie będzie tutaj żadnego P plus R-a i według mnie natężenie tutaj ruchu będzie co najmniej średnie. Co ważne, idziemy dalej, jeżeli chodzi o linię metra, czyli mamy kolejną stację. W ogóle się robi strasznie ciemno, tak, nie wiem, czy zauważyliście. Jest już noc, bo jest 20:50, długi ten film macie, a ja tu jestem oświetlony, więc wy mnie widzicie, ale ja już okolicy tak słabo widzę. Ale wracając do aspektu głównego, czyli do drugiej linii metra. Ostrobramska, którą tutaj możecie zaobserwować, jest to stacja metra, która będzie się łączyć z piątą linią metra. Musiałem sobie przeanalizować, która to jest linia metra. No i tak, stacja metra Ostrobramska w tym miejscu się właśnie znajduje. Daję jej klasyfikację, jeżeli chodzi o lokalizację budowy, 7 na 10. Głównie ze względu na takie, że trzeba to skoordynować z budową M4, czy M5 i mimo wszystko tu nie ma aż tak dużo. No i trzeba zamknąć całkowicie Ostrobramską, żeby tego sensownie wybudować. Więc to jest, dlatego jest, tutaj mamy taką ocenę. Jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy, to jest oczywiście 10 na 10. Jeżeli chodzi o transport, to jest 8 na 10, no bo połączenie z M5 jest bardzo potrzebne w tym miejscu, jak i również duży ruch autobusowy w tym miejscu jest. No i oczywiście, jeżeli chodzi o aspekty park P plus R-owe, to nie będzie ich tutaj, no i duży, według mnie, natężenie ruchu w tym miejscu będzie przewidywane. Co ważne, jeżeli chodzi o samą stację metra, jeżeli chodzi o samą stację metra M5, będzie ona się znajdować mniej więcej w tym samym miejscu, w sensie one będą, M5 będzie w kierunku wschodnim, natomiast sama stacja będzie się znajdować bardziej, będzie bardziej w kierunku właśnie południowym, tutaj zlokalizowana, jeżeli chodzi o M3. Kolejna stacja nie jest daleko, jakby tu się ta stacja mniej więcej skończy, a kolejna stacja się zaczyna gdzieś tu i to jest Jana Nowaka Jeziorańskiego w tym miejscu. Jest to ciekawa stacja, pojawiła się nagle jako kolejna stacja metra. Jest potrzebna, na pewno nie będę okrywać, jeżeli chodzi o zagęszczenie ludności w tym miejscu. W klasyfikacji możliwość budowy daje 9 na 10, bo tam właściwie nic nie trzeba przekładać, jeżeli chodzi o to jest mała ulica, po prostu można to ją zamknąć w miarę bez większych utrudnień. Jeżeli chodzi o zagęszczenie, to jest oczywiście 10 na 10. Jeżeli chodzi o transport, to jest 3 na 10, bo tutaj dużego ruchu. Byłby duży ruch autobusowy w tej samej mniej więcej relacji, więc po prostu ludzie by nie mieli się konkretnie po co przesiadać, tak samo jak aktualnie na stacji metra Ulrychów. Natomiast jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu i po prostu ile osób by skorzystało z tej stacji, to według mnie to nie byłoby dużo, bo to byłoby naftem tak mniej więcej do ruchu lokalnego. Natomiast co innego jest, jeżeli chodzi o stację metra kolejną, czyli Gocław. Na razie planowany koniec trasy. Metro Gocław będzie się zbiegać z tramwajem na Gocław, który już będzie realizowany pewnie mniej więcej w podobnym czasie M3 i tramwaj na Gocław będą powstawać. Natomiast co ważne, tu jest duży minus, jeżeli chodzi o przesiadki, bo stacja metra nie przewiduje bezpośrednich wyjść z przejścia podziemnego na tramwaj. Jakby to poszło nie tak. Nie wiem, jakby nie do końca to rozumiem. Bo sama stacja będzie się znajdować pod samym skrzyżowaniem, więc nie byłoby trudne, żeby coś takiego zrealizować. Ale jak widać, tym bardziej, że tutaj miejsce jest.
dla stacji Gosław dałem 7/10, bo trzeba to skoordynować z budową tramwaju, żeby te dwie inwestycje się nawzajem nie wykluczały, a powstały jednocześnie i trzeba było tego ponownie rozkopywać. Natomiast w pozostałych aspektach mogę powiedzieć, że tak, jeżeli chodzi o transport, to będzie oczywiście 6/10, bo będzie tutaj duży ruch tramwajowy w przyszłości na Wawer, no i zagęszczenie tutaj ruchu będzie według mnie średnie. Okolica jest oczywiście całkowicie 10/10. Kolejny mamy dosyć ciekawy odcinek, bo dalej po tej stronie Wisły już nic nie mamy i przejeżdżamy pod Wisłą. Tak, trzecie połączenie pod Wisłą. No i mamy kolejną stację, która jest chyba moim ulubionym aspektem, jeżeli chodzi o kontrowersje. Czyli stacja meta Gościniec. Czemu ta stacja meta według mnie... No, tak trochę mija się z celem. W sensie, ja całkowicie rozumiem aspekty przyszłej zabudowy, no bo wiadomo, w przyszłości najprawdopodobniej te wszystkie tereny, jak można teraz zobaczyć, całkowicie się zaludnią, jeżeli chodzi o elementy infrastruktury miejskiej. No i można to właśnie tutaj też zobaczyć w poszczególnych aspektach. Będzie tutaj dosyć dużo mieszkań, mocno się zurbanizuje to wszystko, ale aktualnie ta stacja metra ode mnie dostaje następujące klasyfikacje. Jeżeli chodzi o możliwość budowy, to jest to 6/10. Dlaczego? No bo trzeba tutaj walczyć właśnie ponownie z rodzinnymi ogródkami działkowymi, czyli z RODOS, bo RODOS nie jest łatwe do wysiedlenia. I to jest jedyny minus, ale daję 6/10, bo to jest trudne. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to tak. Zagęszczenie w okolicy to jest tylko i wyłącznie RODOS, więc to jest 1/10. Pozostałe domki to są domki, to jest gorzej niż na Raciszu. Jeżeli chodzi o transport, to dało się 0, bo w okolicy, no tu jest jakiś autobus, ale to jest dosyć duży odcinek, a stacja by się znajdowała właśnie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o P+R, no to oczywiście wiadomo, że go tu nie będzie. I jeżeli chodzi o zagęszczenie w tym miejscu przez pasażerów, to bym powiedział bardzo mało. W sensie, rozumiem tą stację meta, gdyby tutaj, nie wiem, była plaża miejska, czy po bulwary 2, ale aktualnie to tu nic nie ma. Za chwilę wam pokażę linię meta M4, gdzie jest miejsce idealne na stację meta, gdzie jest bardzo długi odcinek pomiędzy jedną a drugą stacją, a nie powstanie tam nic. Więc to też warto o tym pamiętać. Także zapamiętajcie sobie tą stację meta Gościniec i dochodzimy do stacji meta Siekierki, która by się znajdowała w tym miejscu. Tutaj zagęszczenie, jakbyście chcieli zobaczyć, będzie całkiem duże. Tramwaj dojedzie, będzie i P+R. Sama stacja meta będzie się znajdować pod tą stroną. Jeżeli chodzi o zabudowę, według mnie, to jeżeli będzie skoordynowane ładnie z tramwajem, to oczywiście daje tutaj ładne 9/10, bo tylko i wyłącznie trzeba zrozkopać ulicę, która jest dosyć nowa, ale i tak. Natomiast aktualnie daje 7/10, no bo koordynacja z tramwajem raczej wątpię, żeby była. Jeżeli chodzi o zabudowę, to jest 7/10, no bo tutaj mimo wszystko całkiem duże, jeszcze są przestrzenie niezabudowane, całkiem duże. Transport to oczywiście z tramwajem to będzie już 5/10, a jeżeli chodzi o P+R, no to właśnie jest przewidziwane w tym miejscu P+R mniej więcej na tej działce, co jest dobrym połączeniem właśnie i tramwaju i metra w tym miejscu dla P+R. No i oczywiście, komary mi tu już latają wszędzie, i oczywiście jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu, to jest tutaj cały najmniej średnie. To jest dobre połączenie z tramwajem, który powinien tutaj powstać już, no, teraz go nie będzie. Lecimy dalej, czyli oczywiście stacja meta Czerniaków. Ta stacja meta, zaraz zobaczycie dokładnie, gdzie ona powstanie. Ona będzie w tym miejscu. Jest całkowicie pod ulicą Chełmską. I no nie jest zła lokalizacja, bo tutaj jest dosyć dużo osób mieszkających. Zwróćcie uwagę, że tu jest dosyć dużo też elementów usługowych, więc tutaj na spokojnie daje 10/10. Jeżeli chodzi o budowę, to daje też 8/10, bo nie mamy tutaj właściwie żadnych aspektów romantycznych, jeżeli chodzi o budowę, tylko i wyłącznie ulicę Chełmską. Tutaj są nieużytki, które jest łatwo przestawić. No i oczywiście Czerniakowską można trochę zwęzić i nie będzie problemów dużych i większych. Także tutaj budowa jest całkiem ładna. Natomiast jeżeli chodzi o transport, to tutaj tylko masz autobusy, więc właściwie daje 3/10, P+R nie będzie, ale głównie mimo wszystko to będzie dla ruchu lokalnego. W przeciwieństwie do stacji meta w tym miejscu. Ona nazywałaby się, tamta była Czerniaków, to ta będzie Sielce. No i tak, stacja meta Sielce, jeszcze sobie sprawdźmy dokładnie tutaj was w tej analizie. Stacja meta, no tak, Sielce właśnie w tym miejscu się znajduje. Jest... Może ja wam po prostu przeczytam moje statystyki i później sobie dokładnie to zobaczymy na mapie. Patrzcie na tę mapę. I tak, stacja meta Sielce, bo teraz będzie tego już gorzej. Nazywa się E10, jest to 11. stacja meta od stacji Stadion Narodowy.
klasyfikacji możliwość budowy dostaje ode mnie 4 na 10, jeżeli chodzi o zagęszczenia w okolicy to jest 10 na 10, w okolicy mamy tramwaj, autobusy, więc jest 6 na 10, jeżeli chodzi o transport, P plus E nie będzie, ruch będzie tutaj średni, co najmniej. Natomiast czemu dałem tutaj tylko 4 na 10? A no, nie wiem, no gdzie wy byście tą stację wstawili? Według tego, co mamy tutaj pokazane, to POI się znajduje po tej stronie, czyli po stronie bardziej zachodniej od tramwaju, a po stronie zachodniej od tramwaju mamy Orlena. I poza Orlenem to tu jest jeszcze Biedronka z dużym budynkiem. No, w skrócie, ewentualnie to ja bym też wcisnął po samą ulicę, gdzie tramwaj właśnie był budowany nowy, więc to jest duży minus. Ale tu miejsca na tą stację, jeżeli by się nie włożyło Orlena i jeszcze najlepiej jakiegoś budynku, to po prostu nie ma. Ewentualnie wybudować tunel, a później ją tunel odkopać i zrobić wejścia, tak jak się to robiło w Londynie. To jest chyba jedno z nielicznych i sensowniejszych rozwiązań, jeżeli chodzi o ten aspekt. No, no tak to wygląda. Chyba nie będzie już gorzej, jeżeli chodzi o miejsce na budowę stacji metra, co nie? No nie, będzie. Bo kolejna stacja metra, która się nazywa Stary Mokotów, klasyfikacji na budowę dostaje ode mnie 0 na 10. Wow! Tak, dało się do tego dobić, 0 na 10, czemu? Bo zwróćcie uwagę, że sama stacja według tego, jak mamy tramwaj na Puławskiej, byłaby oczywiście po stronie zachodniej, a po stronie zachodniej mamy tutaj dosyć dużo budynków. Ja nie wiem, w jaki sposób te budynki znikają. Chyba, że te stacje metra były tutaj, ale ma być wygodna przesiadka z tramwajem na Puławskiej. Więc jeżeli ma być wygodna przesiadka z tramwajem na Puławskiej, to budynki musiałyby tutaj całkowicie zostać zrównane z ziemią. Owszem, one mają być zrównane z ziemią podczas budowy samej ulicy Dacławickiej w tunelu. To jest cały czas planowane różnymi elementami itd., itd. Ale wyburzenie tak dużej ilości budynków pod budowę stacji metra, no tego jeszcze nie grali. Także dlatego dostaję 0 na 10, bo tu po prostu nie ma miejsca na taką budowę, zwłaszcza w tym miejscu, gdzie oni to pokazali na mapie. Jeżeli chodzi oczywiście o zagęszczenia w okolicy, to jest 10 na 10, transport to jest dobry, bo jest 6 na 10 z tramwajami. P plus tam nie będzie, a według mnie znaczenie tej stacji to będzie co najmniej średnie, czyli całkiem duże. Natomiast jeżeli chodzi o stację kolejną, to jest oczywiście połączenie już z M1. To już będzie nie tak samo jak mówiłem przy M1, czyli stacja Wrocławicka. Budowa to jest 6 na 10, sama natężenie ruchu będzie 10 na 10 i natężenie w tym miejscu według mnie będzie co najmniej średnie pomiędzy M1 a M3. Dlaczego? No bo tak, sama stacja się, jak już mówiliśmy wcześniej, znajdowała gdzieś tutaj, więc tak słowo z tą lokalizacją. Natomiast pasaż trzeba było wyburzyć najlepiej. Natomiast same tutaj te przestrzenie raczej nie kuszą, żeby ludzie jechali w tą stronę, zamiast jechać w kierunku centrum, w kierunku stadionu narodowego M3. Bardziej w tamtą stronę by się ludzie jechali, chyba że chcą dojechać do Mordodu, to zupełnie inny aspekt. No ewentualnie mają sprawę właśnie w kierunku Mokotowa i Ursynowa, ale to będzie bardziej ruch lokalny niż taki główny, tranzytowy. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o M3, to jest linia metra lokalna, a nie tranzytowa. No i kolejno mamy oczywiście stację Wyględów, stacja metra E13, znajdująca się w tym miejscu. Przedostatnia stacja metra według planów miasta. I w tym miejscu stacja by się znajdowała pod samym rondem bezpośrednio. I tutaj wygodnie na pewno by powstały przesiadki pomiędzy tramwajami, autobusami. Idealna stacja metra, idealne miejsce. Aż się dziwi, że tam jeszcze stacji nie wstawili nawet tak, żeby po prostu była bez linii metra. Całkowicie ode mnie dostaje 7 na 10, no bo oczywiście trzeba całkowicie przebudować rondo i tramwaje i tak dalej, więc tutaj mimo wszystko jest dosyć duży ruch, więc to dlatego 7 na 10. Okolica 10 na 10, transport 5 na 10, no bo tutaj tramwajowo aż tak dużo osób aktualnie nie korzysta z tych tramwajów. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to tak, P plus R nie będzie, a natężenie ruchu będzie co najmniej średnie. No i ostatnia stacja metra. Przejeżdżamy całe tutaj okolice przy forcie i dojeżdżamy do przystanku kolejowego Żywirki i Wigury, który według nowego studium będzie centrum wszechświata. Może nie tak bardzo jak Marymont, tutaj będzie mieć 3 stacje metra, ale tutaj będziemy mieli jedną stację kolejową i 2 stacje metra i to jedna nad drugą. Tu będzie wielopoziomowa stacja metra. Dojście, przesiadki pomiędzy jedną a drugą linią metra będą z peron do peronu, więc całkiem wygodne. No i tyle mogę powiedzieć o tej stacji. Według mnie ta stacja w kategorii budowy dostaje do mnie 7 na 10. Jej lokalizacja została ustalona
No mniej więcej pod linią kolejową, ale w tej części, więc tutaj ta przestrzeń po prostu jest Żwirki Wigury, trzeba by przestawić i tyle, ale i tak Żwirki Wigury z tym wiaduktem muszą być przestawione, wyburzone. Linia kolejowa w tym miejscu i tak potrzebuje przebudowy, więc jakby się dogadać z PKP, to ładnie by to zostało zrealizowane jedno i drugie wspólnie, w dobry węzeł przesiadkowy właśnie. Tym bardziej, że to będzie duża stacja metra, to mogłoby powstać tutaj duży przystanek kolejowy i dobre przesiadki dogodne. Dlatego co do przesiadek daje 10 na 10, jeżeli chodzi o natężenie ruchu duże, natomiast jeżeli chodzi o taki aspekt jak okolica, no to tej okolicy daje 6 na 10, bo mimo wszystko jest dosyć duża zabudowa, ale od tej strony jest całkowicie pusto i dojście tutaj też nie byłoby aż takie łatwe, chyba żeby to jakoś specjalnie w ciekawy sposób zrealizowali. Natomiast, tak jak mówię, ważnym aspektem jest dogadanie się z kolejarzami, aby to powstało w ramach jednej inwestycji. No i dochodzimy do aspektu całego M3, który widzieliśmy. O moim opinii, jak według mnie powinno wyglądać M3, za chwilę powiem. Natomiast oddalmy się tak, żeby zobaczyć całą M3. Na takim oddaleniu. I teraz tak, M3, jeszcze raz pokażę Wam, jedzie bezpośrednio tędy i tu zwracam na stadion. No i tak, według mojej opinii mamy coś takiego, że łączy to ze sobą północne centrum Warszawy z południowym zachodem, czyli Pragę Północ, Pragę Południe, Mokotów i Włochy, bo stacja Żwirki Wigury już by się znajdowała na pograniczu z Włochami. W skrócie, no dużo nie łączy. Natomiast tak, jeżeli chodzi o możliwość budowy tej linii metra, to daje na spokojnie tutaj tej linii 6 na 10. No głównie przez ten odcinek na Mokotowie, który dostał nawet 0. Nie ukrywajmy, to dosyć trudny odcinek do budowy, natomiast sam odcinek na Gocław nie jest aż taki trudny do zrealizowania, pomijając rondo Wertaczna. Pozostałe aspekty to oczywiście tak, pod numerkiem 3, zaczynając od analizy, mamy dogodne przesiadki z metrem. No i jeżeli chodzi o dogodne przesiadki z metrem, to mogę powiedzieć, że tutaj byłoby ode mnie 8 na 10. 8 na 10, ponieważ mamy cały czas w pamięci oczywiście staty standardowe, która na pewno była lepsza w przesiadkach niż Świętokrzyska, ale i tak nie jest idealna. No i oczywiście połączenie z metrem M1 na Racławickiej, które po prostu może też nie być idealne, biorąc pod uwagę, że M1 trzeba było tam przebudować peron i tam nie ma przygotowanego miejsca. Gorzej niż na M2. Dlatego tutaj właśnie daję 8 na 10. Jeżeli chodzi o przesiadki do pociągów, to daję te 9 na 10. Dlaczego? No bo tak, jeżeli chodzi o przesiadki z pociągami, to dużo ich nie mam, pomijając oczywiście Żwirki i Wigury, no i Dworzec Wschodni czy Warszawę Stadion Narodowy. No, Warszawa Stadion Narodowy, tak, wiecie, co mi chodzi. Stadion Narodowy, tam przesiadki są dosyć długie, nie brakuje jeszcze przejść, jakby powstały, to oczywiście byłoby idealne, natomiast na Żwirki i Wigury trzeba się dogadać z kolejarzami, ale według mnie to też jest całkowicie do ugrania, więc tutaj na spokojnie 9 na 10 mogę dać. Jeżeli chodzi o przesiadki do tramwajów i autobusów, 8 na 10, bo oczywiście na rondzie Wiatraczna właśnie zaczęły się robić problemy, że nie ma wyjść na wszystkie strony skrzyżowania, więc również na wszystkie przystanki autobusowe czy tramwajowe nie ma po prostu idealnie dojść. No i kolejny aspekt, domyślam się, że oczywiście nie zapomnieliście o tym, że tramwaj na Gocław i metro na Gocław, pomimo tego, że inwestycje mają powstać jednocześnie, one są jak dwa magnesy na plus i minus, odpychają się od siebie, dlatego też nie ma właśnie wyjść bezpośrednio na tramwaj i to też jest duży minus pod tym elementem. Przynajmniej według mnie. A, jeszcze budynek widzę. Dlatego ode mnie dostaję tylko i wyłącznie taką ocenę. Kolejnym elementem, który oczywiście jest, to jest P plus R. P plus R, no tutaj nie mamy zbytnio, daje 4 na 10, no bo jedyne P plus R na tatasie, jakie mamy, to jest przy stadionie narodowym jest P plus R. No i dobra, jeszcze na Siekierkach jest P plus R, ale tak, Żwirki Wigury bez P plus R, no bo tam w teorii tylko i wyłącznie czeka wagę dojechać i już lotnisko Chopina. Natomiast na dalszym odcinku, właściwie według mnie poza Siekierkami tutaj nie ma potrzeby, natomiast ilość tutaj po prostu jest mała. No i na koniec aspekt, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej linii metra przez pasażerów. No tak jak widzieliśmy, wedle cyferek i tysięcy osób to będzie najmniej, natomiast według mnie to jest 8 na 10, podobnie z tym, że wszystkie stacje metra i linie poprzednie były na 10 na 10. Tutaj daję 8 na 10. Dlaczego? Bo to jest linia metra typowo dla Siekierek i Pragi. Mokotów też by zyskał, ale głównie tu chodzi o to, aby po prostu te dzielnice miały dobre połączenie z pozostałymi dzielnicami, takimi jak Mokotów czy lotnisko Chopina. Ewentualnie, żeby mogły dojechać do Śródmieścia w postaci przesiadki na stadionie. Natomiast tramwajem pewnie by im się tak udało dojechać szybciej na centrum. No więc to jest typowo linia metra dla Pragi. No i oczywiście Siekierki.
Także tak według mnie wygląda, jeżeli chodzi o stację, o linię M3. No oczywiście M3 ma swoją własną stację techniczną, postawioną Kozia Górka. No i tak, moje elementy to tak, no to oczywiście stacja Gościniec, która powstaje w powietrzu. I co według mnie mogłoby powstać lepiej? Jakie nowe stacje metra? No teraz już przechodzimy do aspektu właśnie nowe stacje metra, co bym wybudował. No i tak, linia metra kończy się właśnie na Żwirki i Wigury. No i ja bym tutaj mógł przeciągnąć tą linię metra, bo czekajcie, na tym studium lepiej to wam pokażę, bo tutaj jest trochę lepiej to pokazane. Studium Warszawy nie tylko i wyłącznie pokazuje nowe linie tramwajowe, metra i tak dalej, ale również przewidywane miejsca, gdzie musi być duża przepustowość, jeżeli chodzi o transport. Nie jest uwzględnione, czy to ma być tramwaj, metro, czy autobus. Po prostu duże w tym miejscu będą potoki pasażerów. No i ja tutaj idealnie sobie właśnie obliczyłem, że właśnie patrząc teraz, jak widzicie już na mapie mniej więcej, stacja się będzie kończyć w tym miejscu, Żwirki, Wigury, i pociągi metra na spokojnie. Wiadomo, wszyscy będą mówić, żeby wydłużyć do lotniska Chopina, pomimo to, że ma być niedługo podobno zlikwidowane. Zlikwidowane czy nie? Według mnie stacja metra tam by się przydała, bo jeżeli będzie zlikwidowane, chociaż to wątpię, bo i tak wiadomo, że lotnisko zostanie tylko i wyłącznie dla użytku wojskowego i dla VIP-ów Sejmu. Natomiast pomijając ten aspekt, doskonale wiemy, że jeżeli byłoby zlikwidowane, to byłoby potrzebna tam nowa komunikacja dla nowego całego osiedla, na przykład 15-minutowego w tym miejscu. To raczej się nigdy nie stanie. Jak ja powiedziałem, lotnisko i tak pozostanie jako wojskowe i dla VIP-ów. Natomiast linia metra stąd, jeżeli nie może wyjechać na lotnisko Chopina, bo to już wiemy, bo jest na przykład wygodny dojazd pociągiem, to mamy możliwość po prostu skręcenia tutaj i bezpośrednio Chynka i Łopuszańską dojechać do Włoch. I czemu to jest potrzebne? Bo linie właśnie z potrzebnym, zaawansowanym, dużym środkiem transportu na dużej ilości pasażerów są nas zaznaczone tutaj na fioletowo. I dokładnie widać całą linię 194. Kto by powiedział? Kto by pomyślał? Cała linia tam autobusowa, która jest całkowicie zapełniona w godzinach szczytu, łącznie z 401, jest na fioletowo jako potrzebny transport, jako duży transport. Tramwaju tu nie mamy, o tym będę mówić, że tu tramwaj by się przydał w studium tramwajowym. Natomiast widzimy doskonale, żeby tego się przydało. Dlatego według mnie stąd linia metra skręcająca, jadąca bezpośrednio Chynka, bez mówienia gdzie stacji, po prostu jadąca Chynka, Łopuszańską i dalej bezpośrednio przez PKP Włochy najlepiej, bo tam też jest bardzo duże potrzebne i takie połączenie by tu się po prostu przydało, bo aktualnie jadąc z Alei Jezemickiej do Warszawa Włochy, to musicie jechać przez Zachodnią i to jest długo, jeżeli chcecie pojechać pociągiem. A taki sposób moglibyście po prostu pojechać tędy linią metra i w jakiś sensowny sposób daje połączyć na przykład z M2. No tutaj możliwość połączenia z M2 jest co nie miara, albo pojechać na Ursus Północny. Zakład według mnie by nie miał aż tak dużego sensu, bo pociągi tędy jadą, albo po prostu pojechać na Karolin. Lub tutaj też skończyć. To też jest możliwe, ale według mnie to by już było trochę bez sensu. Natomiast takie aspekty, jeżeli chodzi, co mi się nie podoba i jak według mnie to powinno być budowane. No to tak, oczywiście koordynacja całej tej inwestycji powinna być pomiędzy tramwajem na Gocław i metrem na Gocław. Obydwie inwestycje nie powinny się odpychać, tylko przyciągać, łączyć, powstać razem, jednocześnie. Wspólne porozumienie tramwaje warszawskie, metro warszawskie, miasto stołeczne Warszawa jako jedna wspólna inwestycja poprawiająca komunikację w tej części Warszawy. To jest mój po pierwszy aspekt. A po drugie, to tak, według mnie odcinek na Gocław powinien powstać dopiero, tak samo jak Ursus zacznie się palić, kiedy powstanie piąta linia metra. Dlaczego? No bo stacja Ostrobramska jest wspólna dla obydwu tych stacji metra i powinna powstać jednocześnie. Może powstać oczywiście razem teraz i po prostu być później niewykorzystywana przez te kilkadziesiąt lat, lub po prostu może powstać, kiedy będzie już bardziej potrzebna. Tramwaj na Gocław będzie już na spokojnie obsługiwać te rejony i na spokojnie na razie by obsłużył i by wystarczyło. I wtedy mogłaby po prostu powstać linia metra. Po drugiej stronie podobnie jest z tym, że tam według mnie to, tak jak tutaj zalecam w ten sposób to zrobić, to tam właściwie nakazuję. Nie widzę możliwości wybudowania odcinka M3 i M4 w tym miejscu na stacji Żwirki i Wigury inaczej niż w tym samym momencie. Po prostu nie widzę. I tu nie chodzi o samą stację. Tu chodzi o wszystkie tunele. Dlaczego? Bo tunele metra M2 lub M4 byłyby pod sobą, co oznacza, że po prostu trzeba byłoby wiercić lub kopać jedno nad drugim, jedno pod sobą, a to jest całkowicie niemożliwe ze względu bezpieczeństwa i jeszcze przy utrzymaniu ruchu. Po prostu trzeba by kopać pod tym, co już zostałoby wybudowane, a tego się po prostu nie robi. Dlatego według mnie ten odcinek typowo, ten odcinek cały na Mokotowski powinien powstać jednocześnie z budową czwartej linii metra. Nawet sam odcinek właśnie pomiędzy ten krótki odcinek pomiędzy Żwirki i Wigury a stacją metra M1. Wystarczyłoby ten odcinek po prostu później nabudować w ramach inwestycji M4.
proste, idealnie by rozwiązało ten problem z późniejszą dobudową tej linii metra M4. No i teraz z późniejsza dobudowa linii M4. Dochodzimy właśnie do M4 w tej analizie. Nie wiem, która jest minuta już odcinka, ale pewnie jest strasznie długi ten film, więc nie będę go dzielić na części oczywiście. Będziecie mogli go tak jak teraz oglądacie, obejrzeć już w całości. No i M4 będzie łączyć ze sobą Białołękę i Wildanów, jadąc przez całe centrum Warszawy. Jak mówiłem wcześniej, na placu Zawiszy będzie można nawet w szczycie zobaczyć 19 tysięcy pasażerów na jednej stacji metra. No i tutaj ewidentnie widzimy właśnie, że M3 jest dużo mniej potrzebne niż M4, biorąc pod uwagę i chociażby cyferki. No i oczywiście to, że Białołęka i Wilanów mocniej krzyczą o metro niż oczywiście Wrocław. Natomiast co jest ważne i o czym trzeba powiedzieć, to jest to, że prezydent Trzaskowski powiedział, że faktycznie o tym wie i dlatego jednocześnie podobno będą prowadzone prace dla M3 i M4. No i teraz pojawia się efekt sprawdzam. Czy cokolwiek rozpoczęło się przy budowie M4? Powiem wam, że nie. Jak przy M3 aktualnie trwają, zakończyły się prace przedprojektowe i aktualnie czekamy na studium uwarunkowań, na decyzję środowiskową, to tam cały czas nie mamy decyzji środowiskowej, ale mamy już całe prace przedprojektowe. Sama inwestycja będzie dobrana w formule projektu i buduj i w teorii powinna się rozpocząć już niedługo. Natomiast przy M4 to mamy tylko studium Warszawy. Nic więcej na ten temat nie wyszło. Także na wstępie o tym chciałem powiedzieć, pomimo tego, że ta linia, to chyba wszyscy raczej się zgodzą. Że w komentarzach mi doskonale mówiliście tam już jakiś czas temu, jakie linie metra według was są najpotrzebniejsze. Jeszcze teraz przeanalizujemy kilka dni po wpuszczeniu tego filmu. Zrobię wam sondaż mniejsza z tym i spytam się was, co jest według was najpotrzebniejszą linią metra. Ale teraz już przejdźmy bez zbędnego gadania do analizy. Analiza M4. Oczywiście zaczniemy od odcinka na Białołęce, od stacji metra Tarchomin. No i sobie przybliżmy się do Tarchomina. No i tutaj nie będę mówić, w sensie tak, wszystkie nazwy stacji są na razie tylko i wyłącznie projektowane i to nie jest nic, co trzeba brać pod uwagę jako ostateczna nazwa. I bardzo dobrze, bo stacja metra Tarchomin według mnie jest złą stacją metra, nazwą, bo tutaj się to powinno nazwać co najmniej inaczej. Tarchomin jest dużo dalej i to tak jak nazwać Bemowo. Stacją metra Bemowo, co jest złym. Nie będę mówić, że to są problemy na przykład na Ursynowie, jeżeli chcecie zgłosić, żeby po prostu przyjechała karetka na stację metra Ursynów, to karetka nie przyjedzie na stację metra Ursynów. Po prostu będą się dalej pytać, na jaką stację metra w Ursynowie ma przyjechać karetka. I takie problemy były podczas otwarcia metra na początku. I tak samo przy Tarchominie według mnie powinno to być zrobione w ten sposób, aby stacja metra miała inną nazwę, bardziej dokładną tego, gdzie się to znajduje, niż tak jak teraz jest. Ale dosyć o nazwach, przejdźmy do tego, co jest ważne, czyli do samej stacji metra. Sama stacja metra jest przesunięta, jest ewidentnie podciągnięta pod centrum handlowe Galerię Północną. No i jak to wygląda, jeżeli chodzi o lokalizację? To tak, według mnie lokalizacja i miejsce podbudowy to jest co najmniej 9 na 10, bo znajduje się w tym miejscu. Tu ma być w przyszłości dobudowana druga jezdnia światowita, więc na spokojnie metro by mogło to też realizować jednocześnie. Tramwaj musiałby być przełożony, ale tramwaj w tym miejscu na spokojnie jest już teraz potrzebny i tu głównie byłyby dobre przesiadki tramwaju, bo metro się kończy w tym miejscu po to, aby tramwaj na Winnicy był cały czas mocno obsługiwany i dlatego też tutaj będą bardzo dobre i wygodne zrealizowane przesiadki pomiędzy tramwajem a metrem. Przynajmniej tak według mnie powinno to powstać. A tego dosyć ciekawe, wspomniałem, nie wyobrażam sobie w tym miejscu linii metra. Jakby nie jestem w stanie wyobrazić, ale to tak już swoją nogą. Jeżeli chodzi o zagęszczenie w okolicy, to jest 8 na 10, bo mimo wszystko tutaj jest lid i dosyć jest duża pusta przestrzeń. Dalej są osiedla, ale tu jest dosyć dużo pusto w okolicy. Jeżeli chodzi o połączenia z komunikacją, to jest 7 na 10, bo jest tutaj i dużo autobusów, i dużo tramwajów, no i oczywiście dwójka, która jest właściwie metrem na szynach, metrem na powierzchni. No i oczywiście P plus L nie będzie. Natężenie ruchu według mnie w tym miejscu będzie duże, no bo oczywiście jeszcze sama galeria handlowa w tym miejscu północna, która się tutaj znajduje. Idziemy dalej do kolejnej stacji metra, która się będzie znajdować, no tak przelecimy sobie tutaj i czekajcie, znaczy tak, no, przejdźmy sobie najpierw do stacji metra G02, no, tak się pewnie będzie nazywać technicznie, czyli Henryków. Stacja się znajduje w tym miejscu, nazwa całkowicie się nie będę czepiać, natomiast patrząc na to, jak w studium wygląda, stacja będzie się znajdować na zjeździe z wiaduktów. I to jest oczywiście duży problem, biorąc pod uwagę, trzeba byłoby rozkopać
element infrastruktury drogowej, duży. Nie mieliśmy jeszcze takiego czegoś, co by musiało być wyburzone w ramach takiej inwestycji. Wyburzenie wiaduktów w tym miejscu trasy mostu północnego jest według mnie złym podejściem, ale jeżeli tak samo to zrobiliście zbytnio, to nie ma po prostu też innej możliwości, no to proszę cię, proszę bardzo, chociaż według mnie można było zlokalizować tą stację meta na przykład po tej stronie, tu jest więcej przestrzeni, ewentualnie po tej stronie i jeszcze zrobić wygodniejsze przesiadki. Natomiast jak jest to przewidziane, Henryków według mnie właśnie w związku z tym otrzymuje 6 na 10, jeżeli chodzi o możliwość budowy, 6 na 10, jeżeli chodzi o zagęszczenie w okolicy, bo nie ma tutaj dużo bloków, są raczej małe domki. Jeżeli chodzi o możliwość przesiadki, no to jest 4 na 10, bo tutaj tramwaju nie będzie, wiemy, że tramwaj stąd został na razie wyrzucony, więc trochę jest autobusów, jeżeli chodzi o możliwość przesiadki do P plus R, no to nie mamy. No i jeżeli chodzi oczywiście o niezastąpiony element, czyli dużą przepustowość, tutaj będzie taka średnia. Czemu też dałem 4 na 10, jeżeli chodzi o transport? No bo tutaj trasa mostu północnego będzie dalej ciągnąć w kierunku Zielonej Białęki, ogólnie w kierunku granicy miasta i ten będzie dosyć dużo jeździć linii autobusowych. Bezpośrednio z metrem Młociny, z możliwością przesiadki w tym miejscu do metra. Więc według mnie to po prostu będzie dosyć duży i ważny węzeł komunikacyjny, ale typowo autobus metro, bez linii tramwajowej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę stację. I dochodzimy do kolejnego aspektu, który według mnie jest kontrowersyjny, jeżeli chodzi o nazewnictwo stacji metra, czyli stacja metra Stare Świdry. No i tak, nie będę się ponownie nazwać, bo już o tym mówiłem w poprzednim materiale na temat M5 i M4. To tak, tu po pierwsze ma powstać nowy węzeł tramwajowy, tramwaj kierunek Żeleń FS, w kierunek PKP Żeleń, jak i również tramwaj wzdłuż Modliński ze zjezdami. Ma powstać tutaj też P plus R, duży P plus R po tej stronie. Natomiast sama stacja metra ma się znajdować też również po tej stronie, w tym miejscu. Jeżeli chodzi o możliwość budowy, tutaj nie mam dużych zarzutów, to jest 8 na 10, bo tylko łącznie trzeba zamknąć ulicę Włodzińską, tylko i wyłącznie. Więc w teorii nie jest aż tak źle. Jeżeli chodzi o zagęszczenie w przestrzeni okolicy, to jest oczywiście według mnie 7 na 10. Jeżeli chodzi o transport, no to oczywiście będzie 8 na 10, bo ten tramwaj tu będzie bardzo mocno na dole wiązać, jak i również sama ulica Puchocińska, autobusy stąd, parkujące i zawracające na P plus R w tym miejscu, to po prostu będzie strzał w dziesiątkę dla autobusów jadących w kierunku Zielonej Białęki, czy dalszej części, w kierunku Nieporętu. No i oczywiście P plus R będzie, więc jest na plus i zagęszczenie ruchu według mnie tutaj będzie duże. Natomiast jaki jest problem z tą stacją? Nazwa Stare Świdry. Według mnie ta stacja metra powinna się nazywać co najmniej w ogóle taka okolica. Okolica się nazywa Piekło. I domyślam się, że taka nazwa stacji metra mogłaby być problematyczna, więc jeżeli nie chcemy nazywać stacji metra Piekło, to możemy ją nazwać od okolicy, czyli na przykład od ulicy Pochocińskiej albo jako obszar, który jest w tym miejscu według MSI, czyli Żelań. Żelań może być też problematyczny, mlący, więc Pochocińska według mnie jest najlepszym rozwiązaniem. Na pewno nie Stare Świdry. Lecimy dalej, czyli oczywiście kolejny odcinek. No i kolejny odcinek. Kolejny odcinek się ciągnie. I tak się dosyć długi ciągnie. Mamy taką możliwość magiczną na tej mapie. Teraz zobaczymy, muszę trochę jeszcze oddalić. Jak miarka. Czekajcie, to jest miarka. I sobie zmierzmy odległość. Tutaj. Czekajcie, jeszcze raz. Zakończ i miarka. Mierzymy. Klikamy sobie od stacji metra. Dalej patrząc. Widzimy, ciągniemy do kolejnej stacji metra. Całkowita odległość pomiędzy dwoma stacjami metra to jest 3 km. Tak dla Was powiem, że to jest mniej więcej dwukrotnie najdłuższy, to jest dwa razy dłużej niż aktualnie najdłuższy odcinek pomiędzy stacjami metra. W sensie nawet nie wiem, czy gdzieś 1,5 km jest. Jeśli już, to może być pomiędzy Zaciszem a Kondratowicza. Ale to jest bardzo długi odcinek bez żadnej stacji metra. I teraz pytanie, czemu tak to się stało? Nie wiem. Od razu powiem, nie wiem. Bo po drodze mamy takie tereny, wracając do stacji metra z M3, którą widzieliśmy tam na Siekierkach, która jest całkowicie pośrodku niczego. Tutaj na spokojnie można byłoby wstawić ulicę, stację metra Laurowo. Mogłoby się nazywać właśnie Stare Świdry, bo w tym miejscu są Stare Świdry. Na ulicy Laurowej tu jest idealne miejsce. Sam przebieg metra spada jest na tej ulicy, ale można było trochę skręcić ostrzej i w tym miejscu wstawić stację. Ewentualnie tutaj. Tu powstaje dużo nowych osiedli, sam tramwaj będzie jechać, ale nie aż tak w bliskiej okolicy i to by był mocny rozkwit dla tego miejsca. No i najważniejsze, jeżeli można wstawić stację metra pośrodku rodzinnych ogródków działkowych, to czemu tutaj jej nie można wstawić? Bo ja tego całkowicie nie rozumiem. Ale dobrze, no
Idziemy dalej, bo oczywiście dalej jest kolejna stacja, bardzo potrzebna według mnie. Stacja nazywająca się Ruda. Według mnie, jeżeli chodzi o klasyfikację budowy, jest całkowicie dostaje 10 na 10, bo całkowicie tam nic nie trzeba wyburzać. Po prostu się znajduje pośrodku, pomiędzy blokami, na terenach zielonych tutaj się by znajdowała ta stacja metra. Może jakiś plac zabaw trzeba by tutaj lekko przesunąć. Jeżeli chodzi o zabudowę, no to jest oczywiście 10 na 10, transport to jest właściwie 1, bo tu trzeba dochodzić daleko do autobusów jakiś. Jeżeli chodzi o możliwość parkowania, to nie ma tutaj oczywiście żadnego P+R-a i ruch typowo lokalny, czyli mały, by był na tej stacji metra. Kolejna stacja metra to jest Marymont. Nie będę się o niej ponownie dozwodził, bym trzeci raz już nie mówił. Przejeżdżamy przez stację Marymont, tutaj z możliwością oczywiście przesiadki do M2, jak i również do stacji M, do linii metra M1. No i zaczynamy do odcinka dochodzić śródmiejskiego, gdzie zaczyna być gęsto ze stacjami i gęsto, jeżeli chodzi o nowe węzły komunikacyjne. Pierwsze i najciekawsze to jest to, jak blisko są obok siebie stacje dwie. Stacja metra Plac Grunwaldzki. Stacja metra by się znajdowała w tym miejscu mniej więcej, więc od samego Placu Grunwaldzkiego trochę oddalona. Według mnie stację można byłoby na spokojnie wstawić gdzieś tutaj, no w najlepszym przypadku. I czemu ona jest aż tak oddalona do przystanków tramwajowych? Wiadomo, że tu byłoby lepiej, jeżeli chodzi o komunikację z tramwajami, ale tu ma być w przyszłości, cały czas się chyba kolejarze upierają, przystanek kolejowy. I teraz nie do końca wiem, czemu ma być w tym miejscu przystanek kolejowy, skoro Warszawa Gdańska jest już tu. Tu są powązki, jakby odcinek pomiędzy tymi dwoma stacjami byłby co najmniej naprawdę krótki. A sprawdźmy w sumie, jak długi byłby odcinek pomiędzy jednym a drugim. To byłoby raptem 750 metrów pomiędzy przystankami kolejowymi. Trochę mało, jak na pociągi bym powiedział, no ale jeżeli się upieracie, że tu miałoby to powstać, no to oczywiście wygodna przesiadka metro, pociąg byłoby tutaj oczywiście całkowicie preferowana. Dlatego jeżeli chodzi o możliwość budowy, daję tutaj 9 na 10, bo jedyne co jest na minus to jest to, że to jest kopanie w skarpie Jana Pawła II, wiaduktu, który się znajduje. Jeżeli chodzi oczywiście o pozostałe aspekty, to mamy zabudowę całkowicie dobrą 10 na 10, dużą, transport z pociągami to jest oczywiście 8 na 10, bo i tramwaje tu by się połączyły, pewnie byłby jakiś przystanek tramwajowy na wiadukcie, żeby były wygodne przesiadki do pociągów, no i oczywiście nie ma tutaj żadnego parkingu, a według mnie miejsce tutaj przedśrodkowe z pociągami i tramwajami dałoby spokojnie duże zagęszczenie ruchu, bo mamy, wiemy jak wygląda aktualnie Warszawa Gdańska, pomijając to, że teraz tam cały został ruch przeniesiony, to i tak miejskie pociągi tam wtedy lubiły już wcześniej jeździć i to daje dosyć duży plus. Następnie bardzo bliska stacja metra, to jest Rondo Radosława. Tutaj stacja metra się znajduje po tej stronie południowej, czyli mniej więcej w tym miejscu. No i tutaj przynajmniej Radosława dałem 6 na 10, jeżeli chodzi o budowę, bo według mnie nie ma sensu stawiać tej stacji metra w tym miejscu, tylko powinna powstać na samym środku ronda, aby tak samo jak rondo ONZ były wyjścia z każdej strony ronda. To rondo jest całkiem duże, co spokojnie by się pomieściły tutaj całkowicie perony na samym środku stacji. Można byłoby nawet jakieś rondo zrobić tramwajowe podczas budowy, a najważniejsze, po pierwsze zostałoby przebudowane całkowicie wtedy również rondo, również jeżeli chodzi o to zjazdy tramwajowe, jak i również byłyby wygodne bardzo przesiadki do wszystkich przystanków tramwajowych w tej relacji. To jest bardzo tutaj potrzebne, jeżeli chcemy wstawić metro w tym miejscu. Dlatego daję 6 na 10, bo trzeba było całkowicie według mnie rozkopać rondo. Jeżeli chodzi o zabudowę, to jest oczywiście 10 na 10, a jeżeli chodzi o, no bo mamy centrum handlowe, więc daje 10 na 10. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, czyli transport, to jest oczywiście 7 na 10, bo to jest bardzo duży tutaj ruch tramwajowy, mniejszy trochę autobusowy, no i nie ma żadnego P+R-a, ale jest bardzo duży ruch, jeżeli chodzi o pasażerów. W sensie duży, daje tutaj 3 plusy, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. Kolejna stacja metra, dochodzimy oczywiście, skręcamy tutaj w bok i to jest cmentarz żydowski. Możliwość budowy tutaj całkowicie już na wstępie, to trochę przyspieszę, to jest 9 na 10, zabudowa 10 na 10. Transport to jest 5 na 10, no bo tramwaje jadą w tej samej relacji co metro, więc nie będzie dużej wymiany pasażerskiej. A jeżeli chodzi o natężenie ruchu, to daje co najmniej tutaj jako średnie mimo wszystko, bo jest to w bliskiej lokalizacji pętli autobusowej tutaj, bo to by się znajdowało tutaj w tym miejscu, na tym odcinku. No i tutaj przestrzeń jest na spokojnie pozostawiona, po prostu okopowa w tym miejscu jest szersza, więc nie trzeba było aż tak dużo przenosić. Ruch co najmniej tramwajowy i samochodowy musiałby być albo przeniesiony, albo po prostu po części zamknięty. Kolejna stacja to jest Rondo Kercelak, a właściwie stacja się nazywająca Kercelak. Nie dosłyszę Rondo w tym miejscu, które jest skrzyżowaniem.
i stacja meta by się znajdowała po stronie północnej, w tymże miejscu. Oczywiście tutaj jest mnóstwo linii tramwajowej, więc to by musiał być dobry węzeł komunikacyjny, coś podobnego, jak mamy aktualnie przy metro B. Mało tylko, żeby były krótsze przejścia podziemne. W ten sposób by to powstał bardzo piękny węzeł komunikacyjny tramwaj, metro i jeszcze autobusy oczywiście jakieś tam jeżdżące, dlatego tutaj daję 8 na 10, jeżeli chodzi o możliwości budowy, bo stacja jest planowana w tej części, czyli poza samym skrzyżowaniem. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to 10 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę, transport 7 na 10, a za ruch w tym miejscu to spokojnie byłby całkiem duży. Idziemy dalej, czyli oczywiście mamy Rondo Daszyńskiego. Rondo Daszyńskiego nie będę ponownie analizować, w dużym skrócie 7 na 10, jeżeli chodzi o budowę, okolica 10 na 10, zabudowa, przesiadki 8 na 10, bo mamy i tramwaj, i drugą linię metra, tylko trzeba się jakoś dogadać, jeżeli chodzi o połączenie M2, M4, żeby po prostu to było sensownie zrobione. Kolejna stacja to jest oczywiście Plac Zawiszy, która jest bardzo blisko stacji metra Rondo Daszyńskiego, bo stacja metra Rondo Daszyńskiego by się znajdowała pod samym rondem, a stacja Plac Zawiszy by się znajdowała pod tą częścią przy Warszawie Głównej. Przesiadki do Warszawy Głównej i do Warszawy Choty mają być wygodne, tak samo jak do Wukatki w tym miejscu, jak i do całego węzła tramwajowego na Placu Zawiszy. Co ważne, w ten sposób by to dosyć ciekawe powstało. 7 na 10, jeżeli chodzi o możliwość budowy, bo jednak to jest stoskowanie całej towarowej z nowym wiaduktem, który już tutaj będzie po przebudowie linii średnicowej. Będzie to też według mnie 8 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy, bo jednak trzeba było trochę dojść od tej przestrzeni, od tej strony, na razie tutaj się jeszcze wszystko buduje. 10 na 10 daje, jeżeli chodzi o transport, no bo przesiadki do pociągów i do tramwajów tutaj po prostu byłyby perfekcyjne i idealne, jakby to dobrze zrobili. No i oczywiście P+R nie ma, a zagęszczenie ruchu byłoby co najmniej w tym miejscu duże. Kolejna stacja metra to skręcamy w bok i jedziemy wzdłuż linii tramwajowej do Placu Narutowicza. Plac Narutowicza to przesiadka do piątej linii metra. Co to oznacza? Oznacza to, że dosyć ciekawe to byłoby zlokalizowane. Dokładnie tu mamy tam stację metra. Ja trochę może przybliżę w sumie, żebyśmy to lepiej widzieli. I zobaczcie sobie sami. Plac Narutowicza ogólnie jest dosyć dużą przestrzenią miejską. Ma być przebudowana całkowicie ten plac. Została już wyburzona ekspedycja, zresztą wróciła teraz jako kontener. Sama pęta tramwajowa ma być zmniejszona, co całkowicie według mnie jest bez sensu, bo potrzebne są duże pęty tramwaje również w centrum Warszawy, głównie na przykład dla parady i dla innych atrakcji tramwajowych w tym miejscu. Natomiast sam ten plac będzie mieć dosyć dużą rolę podczas budowy stacji metra, zarówno dla M4 i M5. Oczywiście nie będę mówić, że to powinno powstać jednocześnie. Natomiast ważne jest to, że tutaj ta przestrzeń mniej więcej jest dla jednej i dla drugiej linii metra, więc na spokojnie mogliby w tym miejscu to po prostu wszystko zrealizować. Kategorie na budowę 9 na 10, jeżeli chodzi o przestrzeń, 10 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę, 9 na 10, jeżeli chodzi o transport. Jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu, to jest oczywiście duże zagęszczenie ruchu, bo i tramwaje, i dwie linie metra po prostu by je w tym miejscu wywołały. Dalej linia metra nie skręca i dalej jedzie z tramwajami do nowej stacji metra Banacha, która by aktualnie się znajdowała na zespole przystankowym Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Sama stacja by się znajdowała po tej stronie skrzyżowania, więc trochę inaczej niż wcześniej przewidywałem pod samym skrzyżowaniem. Jeżeli by powstały wygodne przesiadki po jednej i po drugiej stronie, bardzo dobrze by to było zrobione w tym miejscu. Przy Banacha mamy 8 na 10, jeżeli chodzi o budowę, 10 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę, 7 na 10, jeżeli chodzi o transport, no bo te tramwaje tutaj mocne będą, jeżeli chodzi o całą linię obwodową właśnie Śródmieścia, czyli pod zachodnią, wzdłuż Pola Mokotowskiego i na Wilanów bezpośrednio. No i jeżeli chodzi oczywiście o P+R, tutaj go nie ma i zagęszczenie ruchu jest co najmniej tutaj według mnie duże. Kolejna stacja metra to jest całkowite odbięcie w bok i to jest stacja metra Rakowiec. Ciekawa nazwa swoją nogą, Rakowiec. Nie wiem, czy nie będzie się kłócić z jakąś tam stacją kolejową, ale stacja by się znajdowała na samym środku tego oczka wodnego, co oznacza, że przestrzeń całkowicie jest oczywiście 10 na 10, zabudowa 10 na 10, transport 1 na 10, bo nic nie ma w okolicy. P+R nie ma, typowo ruch lokalny. No i najważniejsze jest to, że w tym miejscu po prostu jakby to by powstało tutaj, to typowo dla tego osiedla to by było, ale zamknięcie oczka wodnego mogłoby być trochę kontrowersyjne. W sensie wiadomo, jakby wróciło, to nie byłoby źle, ale oczko wodne i tak nad stacją metra to nie jest dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jak z tym jeszcze pójdzie. Dalej oczywiście jest połączenie z M3 na Żwirki i Wigury, więc tu nie będę się dużo rozwodzić. Dobre, wygodne połączenie. Jedna z tych stacji metra by po prostu była pod sobą. Perony, tak aby po prostu z peronu na peron można było się przedostać z jednego na drugi. Jak to dokładnie wyglądało, o tym mówiłem w poprzedniej analizie, ale tu pokażę po prostu. Peron na poziomie minus 2 na przykład by była M,
trójka, a na poziomie minus 1 byłaby po prostu M4 i wygodne przesiadki pomiędzy z jednego na drugi peron po prostu by się przejeżdżało schodami ruchomymi i jeszcze wyżej schodami ruchomymi. Tak samo jak aktualnie to będzie zrobione na Łódź Polesie, jak dobrze pamiętam. Miałem oczywiście Łódź Koziny na myśli, będą na właśnie ten sam sposób zrobione przesiadki w tym miejscu. Następnie linia metra odbija w bok i... czekajcie, jeszcze raz tutaj odbija w bok i skręca bezpośrednio do Mordoru, gdzie miejsca zbytnio nie ma, no ale PKP służy, więc by miało wygodną przesiadkę do metra. W ten sposób stacja metra by się znajdowała pod aktualną pętlą tramwajową, więc faktycznie trochę lepiej, jeżeli chodzi o możliwość budowy, bo nie jest to budowane pod węzłem. To wiemy już w tym momencie, to jest na duży plus. Jeżeli chodzi o możliwość budowy, to według mnie jest 7 na 10, bo jednak trzeba całą pętlę tramwajową w tym miejscu rozkopać i tak pewnie trzeba było trochę jeszcze wiaduktu, bo tu byłoby tylko mało miejsca bardzo. 10 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę, Mordor w skrócie. Jeżeli chodzi o transport, to jest 7 na 10, tramwaje, metro, no i oczywiście kolej w tym miejscu bardzo potrzebna. No i możliwość też oczywiście na trasie NS wpuszczenia autobusu, bo są przystanki w tym miejscu. No i pozostałe aspekty P plus R nie ma, natomiast zagęszczenie ruchu co najmniej duże by tu było. Kolejna stacja metra to jest oczywiście obok Galerii Mokotów, nikt nie zmieni mojej nazwy, że to się inaczej nazywa. Stacja metra Rondo Unii Europejskiej. Możliwość budowy 5 na 10. Wow! Ponownie wracamy do słabych cyferek, jeżeli chodzi o budowę. Czemu? No, prosta sytuacja. Stacja metra po części raczej by się znajdowała pod wiaduktem, chyba żeby im się to udało przesunąć i całkowicie budować nie pod wiaduktem, to wtedy na spokojnie mogę też tej klasyfikacji właściwie nawet 8 na 10. No bo rozbudowa, usunięcie wiaduktu w tym miejscu dla budowy metra byłoby trochę kuriozalne i niepotrzebne. Tu jest dużo więcej przestrzeni, tu też będzie budowany tramwaj wzdłuż Wilanowskiej. Więc to ładnie mogłoby powstać. 10 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę. 7 na 10 co najmniej, jeżeli chodzi o transport. Nie ma P plus R, ale zagęszczenie ruchu co najmniej na poziomie średnim. Kolejna stacja metra by się znajdowała w tym miejscu, mniej więcej pod ulicą, a właściwie pod tymi budynkami, więc też daje małą klasyfikację, jeżeli chodzi o możliwość budowy. To jest 4 na 10. Ksawerów, tak by się nazywała ta stacja metra, znajdowałaby się według aktualnego planu właśnie pod tymi wszystkimi budynkami, pod tym całym pasażem. No według mnie to nie jest dobry pomysł, według mnie to powinno być pod ulicą, jeśli już. Przesiadki typowo autobus, okolica to jest 8 na 10 zabudowa, 10 na 10, czekajcie, nie ta stacja. Możliwość budowy 10 na możliwość budowy 4 na 10, jeżeli chodzi o aspekty okolicy to jest 10 na 10, jeżeli chodzi o transport 4 na 10, bo tylko i wyłącznie autobusy, ale i tak jeżdżą w różnych kierunkach i dosyć dużo ich tu jest. Nie ma też możliwości na zwarkowanie w tym miejscu i zagęszczenie typowo jest do ruchu lokalnego. Dalej metro Wilanowska, o której już mówiłem przy M1. W skrócie, bardzo duży ruch w tym miejscu, bardzo duża wymiana pasażerska, głównie dlatego, że dalej metro jedzie w kierunku Wilanowa, ale najpierw jeszcze jest oczywiście stacja kolejowa w tym miejscu, nazywająca się Dolinka Służewiecka. Zobaczcie jeszcze, jak to ładnie będzie wyglądać na mapie. Dolinka Służewiecka w mojej klasyfikacji, jeżeli chodzi o możliwość budowy, dostaje 8 na 10. Jeżeli chodzi o możliwość o zagęszczenie ruchu w okolicy i zabudowania, to jest 8 na 10. Jeżeli chodzi o aspekt transportowy, to jest 4 na 10, bo jest tylko łącznie tam transport właściwie. Autobusowy, w przyszłości linia tramwajowa, ale ona aż tak dużo tutaj według mnie nie wniesie, jeżeli chodzi, bo i tak trochę taka donikąd budowana, w sensie wątpię, żeby ona powstała, to tak może, to skracając cały mój wywód, wątpię, żeby powstała. Jeżeli chodzi o aspekt P plus R, to nie ma. Ruch tutaj co najmniej średni by był w tym miejscu, no bo tutaj potrzebny. Jeżeli chodzi o miejsce do budowy, to po prostu trzeba było całkowicie zamknąć skrzyżowanie, ale przestrzeń jest. Kolejny, to już cały odcinek jest pod Aleją Wilanowską, więc mniej więcej aspekty budowy są takie same. Stacja typowo lokalna, kolejna również. To jest stacja Stegny. 8 na 10, jeżeli chodzi o budowę, bo trzeba po prostu zamknąć Aleję Wilanowską. 10 na 10, jeżeli chodzi o możliwość możliwości okolicy zabudowy, czyli całkiem dużo. 2 na 10, jeżeli chodzi o transport, autobusy w tej samej relacji, to raczej nie jest duża atrakcja na przesiadkę z metra na coś innego. Jeżeli chodzi o P plus, to nie ma, typowo lokalny ruch w tym miejscu. Kolejna stacja metra to jest oczywiście wzdłuż połączenie ze Sobieskiego i Aleją Rzeczpospolitą i tramwajem po prostu do Wilanowa. Dlatego też na tej stacji metra Sobieskiego klasyfikację 7 na 10, jeżeli chodzi o budowę, bo trzeba byłoby rozkopać całkowicie nowo wybudowaną linię tramwajową, ale jeżeli byłyby wygodne przesiadki tramwaj,
metro to byłoby dobrze. Według mnie tutaj transport pomiędzy metrem a tramwajem to byłoby 5 na 10, bo autobusy tutaj aż tak nie mają dużego znaczenia w tej relacji. Jeżeli chodzi o zabudowę, to jest co najmniej 9 na 10 i ruch tutaj byłby mimo wszystko całkiem duży, średni, no bo tramwaj, metro to zawsze jest dobre połączenie, jeżeli chodzi o przesiadki. No i ostatnia stacja krańcowa to jest P plus R Wilanów, stacja G23-8 na 10, jeżeli chodzi o możliwość budowy, głównie tego, że tory odstawcze musiałyby się znajdować w samym pałacyku, już tutaj Wilanów Królewski, w tym miejscu trzeba by wywalić tak samo jak przy Hucie, tory odstawcze, ale to raczej nie byłby duży problem. Jeżeli chodzi o zagęszczenie, no to jest oczywiście 8 na 10, bo tutaj dosyć dużo jest obiektów ważnych dla mieszkańców i po prostu też dużo mieszkańców jest. 4 na 10, jeżeli chodzi o transport, głównie tylko i wyłącznie autobusy z tej pętli by były, ale przy okazji na plus jest pętla w okolicy, na którą można było wybudować właśnie P plus R. Patrzę na te P plus R, właśnie P plus R jest mniej więcej na tej pętli zaplanowane, więc w sumie się wszystko łączy. Jeżeli chodzi o P plus R, to jest oczywiście i ruch według mnie tutaj nie byłby duży, a co najmniej maksymalnie średni. No i tak, z aspektów co do samej linii, to co ona ze sobą łączy? A no już tłumaczę Wam. Według mnie M4 ze sobą łączy bardzo dużo aspektów, bo to jest linia jadąca właściwie przez całą Warszawę. W skrócie, łączy całą Warszawę, bo łączy ze sobą dzielnicę. Znaczy łączę ze sobą po pierwsze północ i południe, czyli Miałękę, Bielany, Żoliborz, Wola, Ochota, Włochy, Mokotów i Ursynów. Swoją drogą to jest jedna z nielicznych też linii meta, która całkowicie omija Śródmieście. Natomiast ważnym elementem jest to, jak według mnie jest możliwość po prostu budowy tej linii meta. To jest 7,5 na 10, jest parę miejsc, gdzie jest po prostu trudno wstawić cokolwiek, ale jest też po prostu parę miejsc, gdzie prawie nic nie ma i są te stacje wstawione mniej więcej w takim miejscu, gdzie po prostu jest pustka i można coś na spokojnie wstawić. Jeżeli chodzi o możliwości przesiadkowe do metra, to jest 8 na 10, głównie tego, że po prostu są kiepskie przesiadki, byłyby do M1 i M2, bo nie były do tego przygotowane stacje, chociaż na M2 nie byłoby aż tak w sumie źle. Jeżeli chodzi o możliwości przesiadki do pociągów, to jest co najmniej 9 na 10, bo jedyne, znaczy jest parę stacji przesiadkowych, oczywiście to jest Żwirki, Wigury między innymi, jak i również, znaczy tak, mamy tak, Żwirki, Wigury, Służewiec, no i oczywiście Plac Grunwaldzki, specjalnie właśnie stacja jest przesunięta bliżej, no i Plac Zawiszy. W skrócie, całkiem ładnie można było to zrealizować jako wspólne węzły przesiadkowe, jeżeli by jednocześnie to powstało. Dalej mamy oczywiście aspekty połączenia, jeżeli chodzi o transport z tramwajami i autobusami. Również tutaj daję 9 na 10, bo to wszystko może być pięknie zlokalizowane i pięknie połączone, między innymi na przykład na Służewcu pętla znajdująca się bezpośrednio nad stacją metra. Według mnie bardzo dobre podejście. 8 na 10 daję w kategorii P plus R, bo faktycznie P plus R są zlokalizowane na mniej więcej krańcach, tam gdzie powinny być, choć na samej Białęce. No P plus R jest tam mniej więcej no, na stacji Stare Świdry. Kończąc cały mój wywód, jeżeli chodzi o tą linię metra, to jakie jest zagęszczenie ruchu w tym miejscu? 12 na 10. Co najmniej 12 na 10. Tak samo jak M1. Ta linia metra byłaby całkowicie obłożona. Ona po prostu łączy to, co potrzebuje wysokowydajnego środka transportu. Sama ta linia metra ma swoją własną, osobną stację techniczno-postojową. I teraz sobie przypomniałem, że zapomniałem całkowicie Wam o niej powiedzieć. Więc zaraz do tego wrócę, czyli STP w Tarchomin Fabryczny. No i w sumie może tego przejdźmy najpierw, zanim powiem o ostatnich elementach tejże linii meta. STP, Targówek Fabryczny, Tarchomin Fabryczny. Tak, wiem, domyślam się, pewnie prawie nikt z Was nie wiedział, że cokolwiek takiego jest planowane, ale jest to wpisane jako rezerwa dla linii metra, więc domyślam się, że to tylko łącznie może być ten jeden aspekt. Przy okazji znajduje się właśnie bezpośrednio obok M4-ki. Nazwałem to na razie technicznie jako Tarchomin Fabryczny, głównie dlatego, że po prostu nie mamy jeszcze nazwy, a mniej więcej te całe otoczenie tak się po prostu nazywa. Sama ta rezerwa jest właśnie w tym miejscu, obok mamy też rezerwę na pętlę autobusową. Tam pętla autobusowa w sumie tutaj w okolicy jest. Znajduje się to pomiędzy dwoma przystankami kolejowymi. Jeden w tym miejscu tutaj jeszcze nie powstał, drugi w tym miejscu, czyli to jest PKP Żerań, jest P plus ten, który już tutaj jest bardzo wykorzystywany. Według mnie lokalizacja tutaj z tego przystanku, co najmniej tego STP, jest całkiem dobra, bo po pierwsze jest wzdłuż linii kolejowej, z terenów starych przemysłowych, które będą niedługo się pewnie zamykać, idąc tokiem myślenia metra. No i najważniejsze jest to, że dobre połączenie bliskie z metrem, w sensie musiał tutaj powstać dosyć długi tunel, nie do końca wiem od której od nogi, czy z tej, ale na pewno można było na spokojnie tutaj po prostu te pociągi puścić, żeby dojeżdżały na STP.
Więc blisko, blisko jest tutaj zaplanowane. No i M4 będzie na tyle wykorzystywaną linią meta, że ona po prostu musi mieć swoją własną stację techniczno-postojową. Na spokojnie pod tym aspektem M3 w teorii mogłoby się obyć, ale biorąc pod uwagę, jak jest mocno odcięte od M2, to raczej niekoniecznie. W sensie jakby, może powiem, wytłumaczę problem. M1 i M2 są dosyć łatwo ze sobą połączone. Jest jeden tunel łączący pomiędzy systemem meta centrum a rondo ONZ, właśnie te obydwie linie, i pociągi jadąc z Kabat po prostu wjeżdżają na rondo ONZ i jadą na przykład w kierunku Brudna i Karolin. Natomiast żeby dojechać z STP Karolin do na przykład stacji metra Stylne Nodowe M3, trzeba dojechać, jak zresztą to widzieliśmy w ramach koła miłośników metra ostatnio, trzeba dojechać do stacji Stylne Nodowe, następnie wycofać na tory odstawcze i następnie wjechać na peron stacji Stadion Narodowy M3, bo tam tak są ustawione do zjazdy, że nie da się po prostu wjechać jednocześnie z toru szlakowego na drugi tor szlakowy jednej i drugiej linii metra. Ma to oczywiście uzasadnienie ze względów bezpieczeństwa, ale nie da się w ten sposób na przykład wymyślać jakiejś specjalnej linii metra, która by łączyła jedno i drugie. Trochę szkoda, ale tak to zostało zrealizowane. Kończąc temat, jeżeli chodzi o M4, to tak, jakie są według mnie aspekty, co trzeba byłoby zrobić? To tak, ja sobie tutaj znowu to oddalę, żebyście widzieli całe M4. Według mnie M4 całkowicie jest oczywiście potrzebny, ale Stare Świdry, stacja powinna się nazywać no albo właśnie Piekło, albo Żereń, albo Puchocińska. Nowa stacja powinna być Stare Świdry przy ulicy Laurowej, co wam pokazałem. Plac Grunwaldzki i Donda Radosława są dosyć blisko od siebie oddalonymi stacjami i tutaj nie do końca wiem, co z tym aspektem zrobić, ale obydwie są potrzebne, ale są bardzo, bardzo blisko siebie. Kolejnym aspektem jest oczywiście też to, że stacja Zawady by się tutaj przydała. Bo zwróćcie uwagę, że jak sobie zetkniemy na cały schemat metra, właśnie widzimy dokładnie, teraz nam pokazywało, metro Wilanów, w tym miejscu jest stacja i kolejną stację metra, tak samo jak po drugiej stronie Lasu Kabackiego dla M1 można opuścić, jedną stację tutaj wykręcić i zrobić stację metra z Zawady. Czemu ta stacja byłaby potrzebna? Po pierwsze dlatego, że aktualnie, żeby dojechać do Zawad, jest tylko i wyłącznie tutaj jedna droga sensowna i druga strona od Stegien. I to jest całkiem, całkiem słaby ruch. W sensie tutaj są zawsze korki, autobusy stoją w korkach i nie ma po prostu wysoko wydajnego środka transportu. A transport takim metrem tylko i wyłącznie do środka. Jedna stacja, podkreślam, jedna stacja w tym miejscu po to, aby autobusy wszystkie zjeżdżały się do tej stacji metra, by całkowicie rozwiązała problem Zawad, jeżeli chodzi o transport. Jeżeli by się dojechało do miejsca, skąd byłaby komunikacja w Zawadach, a nie, że trzeba by prowadzić pasażerów z Zawad, żeby dostać się do komunikacji wysokopojemnej, to byłoby rozwiązanie całego problemu tych rejonów. Oczywiście to są tereny podmokłe, wzdłuż Wisły, co jest problemem, ale sądzę, że w dzisiejszych czasach takie problemy nie są dużym i można byłoby jakoś to rozwiązać sensownie. Także tak mniej więcej rozwiązuje problem, jeżeli chodzi o całe M5. I kończąc wywód, jakie są według mnie aspekty co do tej budowy linii? Powinna być budowana według mnie w pierwszej oczywiście kolejności przed trzecią linią metra. Odcinek na Zawady powinien powstać, właśnie powinna być stacja Stare Świdry w odpowiedniej lokalizacji. Jeszcze jedna koordynacja powinna być całkowicie budowy stacji metra Marymont razem z odnogą M2. W skrócie M2 powinno powstać dopiero podczas budowy M4 w tym miejscu. No i oczywiście aspekt koordynacji budowy M3. Z stacją Żwirki Wilgóry, żeby to powstało w ramach jednej inwestycji, cała ta stacja, no i pozostaje odpowiedź, pozostaje to, żeby też powstała albo odpowiednie wyjścia, albo cała odpowiednia stacja, plac Nadutowicza z M5, po prostu żeby tam nie było problemów z wyjściami, tak samo jak jest właśnie na Świętokrzyskiej. W skrócie, albo żeby powstała jednocześnie cała stacja, albo żeby była tak przygotowana, że po prostu byłyby schody na przykład zaślepione z odpowiednimi dojściami w przyszłości do całej tej stacji. Tak według mnie powinna wyglądać i powinna powstawać czwarta linia meta. Aktualnie realnych terminów wam nie jestem w spowiedzieć co do tej linii, po prostu to jest bardzo odległe. Na razie się nic nie dzieje. Poza tym, że mamy ją w studiu Warszawy. No i na koniec wiem, mamy już chyba tam ponad godzinę 30 tego filmu, więc przydałoby się zakończyć ten materiał, ale jest jeszcze piąta linia metra i chciałbym ją przeanalizować, bo wiecie, na moim zegarku jest już aktualnie 21:45, jest już tu zimno, całkowicie jest ciemno, nie widzę właściwie okolicy poza oświetleniem, które metra tutaj świeci, więc skończmy ten materiał jakoś szybko przelatując przez piątą linię metra, ale oczywiście analizując dokładnie. Piąta linia metra, jak jak powiedziałem wcześniej, będzie łączyć Szamotę z, w teorii, Rembertowem. To dosyć ciekawe podejście.
No i oczywiście zacznijmy od tego, jak to wygląda w samych szamotach. Szamoty widzieliśmy już przy M2, więc nie będę ponownie tego analizować dokładnie. Natomiast najważniejsze jest to, że sama stacja szamoty musi powstać, jak już mówiłem to wiele razy wcześniej, jednocześnie z budową stacji z M2. Według mnie inaczej to po prostu nie ma sensu. Żeby to był po prostu wygodny węzeł komunikacyjny. Kolejny przystanek kolejowy, właściwie kolejna stacja metra, miałby P+R w Ursusie, którego tam jeszcze aktualnie nie ma. Dobre rozwiązanie, żeby było to połączone. Możliwość budowy tej stacji według mnie to jest 6 na 10. Dlaczego? Bo jest przesunięta ta stacja jakoś tak dziwnie daleko od samej stacji kolejowej. To znaczy, sama stacja kolejowa jest w tym miejscu, a sama stacja meta jest przewidziana gdzieś w tym miejscu. Jeżeli byłaby w tym miejscu, na tym parku i tutaj na tej straży polanej, bym nie miał problemu, bo park można jeszcze jakoś przestawić, chociaż drzewa niekoniecznie. Natomiast jeżeli tutaj ten budynek cały by wyburzyli, to jeszcze to jakoś rozumiem, ale jeżeli nie, to nie wiem, bo nie mam tutaj po prostu miejsca, gdzie tą stację meta wstawić. Przy okazji przydałoby się wygodne przesiadki pomiędzy metrem a tym. Jeżeli chcielibyśmy zrobić wygodne przesiadki, to musiałaby być ta stacja meta po drugiej stronie. Ale chyba to jest raczej nie w ten sposób. Ogólnie też mam takie odczucie, że M5 jest planowana na bardzo odległe czasy, co widać po prostu. Dlatego przewiduję rozbudowę po prostu z przyszłego wieku. A, przesadziłem tylko z tym przyszłym wiekiem. Ale z przyszłych, co najmniej 20 lat. Dlatego to jeszcze się mocno zmieni wszystko, co tu widzimy i może po prostu całkowicie to inaczej być planowane w przyszłości. Ale tak, faktycznie w tym miejscu jest planowana stacja. Wygodne przesiadki na pewno by nie były, ale potrzebne, jeżeli chodzi o połączenie pociągi w tym miejscu, według mnie by było 10 na 10. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, takie jak jeżeli chodzi o zabudowę, byłoby 10 na 10, jeżeli chodzi o transport 7 na 10, jeżeli chodzi o P+R by było, jeżeli chodzi o ogólne wykorzystanie tej stacji przez pasażerów, to by było 3 według mnie całkiem duże. Kolejna stacja metra, to jest według mnie trochę nieporozumienie, bo stacja się nazywa Plac Tysiąclecia. Plac Tysiąclecia jest w tym miejscu, a stacja metra jest zaplanowana w tym miejscu, więc na Placu Tysiąclecia jest miejsce na budowę, a tu już go nie ma. Dlatego w związku z tym, że to jest tak przesunięte, dodaję 6 na 10 co najmniej, bo miejsca zbytnio nie ma, nie wiem gdzie oni by to wstawili. Zabudowa oczywiście jest perfekcyjna pod metro, bo 10 na 10 całkowicie by to zostało wykorzystane. Transport w tej okolicy to są tylko autobusy nie najlepiej jeżdżące 3 na 10. Jeżeli chodzi o P+R, to oczywiście tutaj ich nie ma, a jeżeli chodzi o sam aspekt po prostu transportowy, to jest co najmniej małe, typowo lokalna stacja metra. Kolejna stacja metra tak samo by się znajdowała właśnie w tym miejscu, które możemy zobaczyć tutaj. Trochę dalej by się oddaliła. Jeszcze możecie zobaczyć właśnie tą poprzednią stację, czyli Plac Tysiąclecia. Skorosze kolejna stacja, czyli stacja I4. Tak się będą nazywać pewnie stacje M5. I4 by było tutaj dokładnie, Skorosze. Stacja na razie znajdująca się w teorii nie aż tak mocno zurbanizowana, chociaż no osiedla tutaj powstają cały czas z jednej i z drugiej strony, więc daje na spokojnie tutaj na razie jeszcze 8 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę, 7 na 10, jeżeli chodzi o możliwości budowy, bo nie wiem czemu to jest tutaj wstawione, a nie w tej przestrzeni wolnej, ta stacja, więc trochę na minus. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to oczywiście 2 na 10, jeżeli chodzi o transport, bo tutaj z autobusami jest słabo i tylko autobusy. P+R nie ma, typowo lokalny ruch i kończymy z tym typowo lokalnym ruchem, bo mamy oczywiście nową stację metra, czyli Wiktoryn. Ciekawa nazwa stacji, nie będę ukrywać, że dosyć ładnie wyciągnięte elementy, których raczej nikt nie używa, tak żeby zostały wykorzystywane. Stacja metra jest zlokalizowana po stronie północno-zachodniej całego węzła, więc w miejscu, gdzie jest pusto i dlatego według mnie ode mnie dostaje 10 na 10, jeżeli chodzi o możliwość budowy, bo znajduje się w tym miejscu. Aktualnie ma ten przystanek, zespół przystankowy nazwę Łopuszańska. Możliwość przesiadkowa dla pasażerów według mnie tutaj jest 8 na 10, jeżeli chodzi o całą zabudowę. W sensie zabudowa to jest 8 na 10 według mnie, przesiadki to jest 4 na 10, P+R jest tutaj nawet planowany, no obok WKD, ale jest planowany P+R, więc też daje po prostu wysoką ocenę. Tutaj P+R pewnie by wstawili, jeżeli chodzi o aspekt komunikacyjny i po prostu wykorzystanie, to jest według mnie tutaj mocno średnie wykorzystanie, chociaż duży węzeł, ale autobusy tutaj aż tak mocno by nie według mnie nie dowoziły, chociaż to jest jeden z tych główniejszych szlaków, więc może w sumie, kto wie, autobusy by tu dojeżdżały i wszyscy by wysiadali w tym miejscu i jechali dalej metrem na Ursus, może, kto tam wie.
Ale dobra, lecimy dalej z kolejną stacją. Tutaj nie mamy żadnego przystanku z żadnej stacji kolejowej. Dopiero jest stacja po tej stronie, trochę dalej oddalona. Stacja się nazywająca Aleje Jezuńskie. Aleje Jezuńskie w ten sposób by dostały mocnego boosta, jeżeli chodzi o komunikację, jeszcze mocniejszego niż aktualnie. Po pierwsze P plus R, coś czego w tym miejscu nie ma. Po drugie stacja metra, obok aktualnie Mercedesa. P plus R by się znajdowało po tej stronie, jak widzicie, no, tak mniej więcej, a czyli mniej więcej na trasie NS, natomiast sam aspekt stacji meta by się znajdował całkowicie pod Alejami Zimskimi w tym miejscu. Szkoda, że nie po tej stronie, bo tu jest więcej miejsca, no ale jest przewidziane w tym miejscu, więc całkowicie trzeba było zamknąć Aleje Zimskie, a tego dostaje ode mnie to 5 na 10, bo jeszcze trzeba było to dobrze skomunikować, zrobić ładne przejście podziemne zarówno na perony WKD, jak i również, znaczy na peron WKD, jak i również na perony PKP w tym miejscu, bo wygodna przesiadka tutaj pomiędzy autobusami, pociągami PKP, WKD, SKM, KM, czy oczywiście metrem byłyby tutaj po prostu niezbędne, aby ten węzeł komunikacji świetnie funkcjonował. I według mnie to jest oczywiście idealna stacja. Co do pozostałych aspektów, to okolica nie jest jakoś strasznie zurbanizowana, więc tutaj daje 5 na 10, transport 8 na 10. A jeżeli chodzi o wykorzystanie stacji, to oczywiście jest tutaj duże, duże 3 plusy, czyli duże wykorzystanie. Dalej idziemy, nie mam żadnej... A nie, jest jeszcze stacja tutaj, myślałem, że nie ma. Ulica Śmigłowcowa, stacja meta nazywająca się Śmigłowcowa. Stacja by się znajdowała właśnie w tym miejscu, bezpośrednio pomiędzy centrami handlowymi, między innymi Blue City, ktoś tutaj znajduje. Całkowicie zamknięcie Alei Zimskiej, żeby to budowanie, chyba że jakieś mocne zwężenia, więc całkowicie według mnie to jest niewykonalne w aktualnym aspekcie rozwoju Warszawy i po prostu układu komunikacyjnego. Natomiast całkowicie pod tym byłoby to wbudowane 6 na 10, jeżeli chodzi o możliwości budowy, 8 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy, bo są duże centra handlowe, 4 na 10, jeżeli chodzi o transport, bo autobusy w tym miejscu są dosyć mocne. Nie ma żadnego P plus R i typowo ruch lokalny, bo nie ma jest żaden węzeł przesiadkowy. W przeciwieństwie do Warszawy Zachodniej, która by zyskała kolejny aspekt, żeby tutaj dojeżdżać i patrzeć na budowę. Jakby mamy już nową Zachodnią, tramwaj pod Zachodnią, PKS, tutaj ma postać nowy i jeszcze stacja metra. Dworzec Zachodni ode mnie dostaje 7 na 10, jeżeli chodzi o możliwość budowy, bo sama stacja jest przewidziana ponownie pod Alejami Zimskimi, czyli ponownie trzeba było całkowicie zamknąć w ważnym altytetrie w Warszawie. Pomijając ten aspekt, jeżeli chodzi o okolice, to pomijając stację kolejową, to tutaj dużo nie ma. 5 na 10 spokojnie dostaje, jeżeli chodzi o zabudowę, natomiast jeżeli chodzi o aspekty transportowe, to jest co najmniej 12 na 10. Ładnie. Jeżeli chodzi o zagęszczenie ruchu, bardzo duże. U mnie tutaj w skrypcie mam napisane po prostu 4 plusy, bo to jest bardzo duże zagęszczenie ruchu. Wygodne przesiadki, z połączenie jest przewidziane już teraz w trakcie budowy Warszawy Zachodniej, gdzie ma być stacja metra. Jest przewidziana po prostu przestrzeń z przejścia podziemnego, aby na spokojnie można było wstawić na poziomie minus 3 stację Warszawa Zachodnia. Znaczy stację Dworzec Zachodni by się nazywała, stacja metra, wygodne przesiadki do tramwajów, do pociągów i czy też oczywiście do Dworca Zachodniego Autobusowego, który pewnie wtedy już by był przebudowany, jakby ta stacja metra powstawała. Lecimy dalej do placu Natatowicza, o którym mówiłem w sumie właściwie chwilę, moment temu, więc dużo nie powiem, tylko i wyłącznie o tym, że w tej relacji jest trochę mniej miejsca i ta stacja metra co najmniej musiałaby powstać na tej samej wysokości co stacja metra M4, więc według mnie te stacje powinny powstać mimo wszystko nie z wyjściami dostosowanymi, a te stacje po prostu powinny powstać jednocześnie w tym samym czasie, nawet jeżeli po prostu w przyszłości trzeba było po prostu dobudować tam tunele metra, ta stacja powinna powstać jednocześnie z budową M4, co najmniej. Także tak to wygląda. Co do budowy, to jest 9 na 10, wykorzystanie przez okoliczne rejony to jest 10 na 10, transport 9 na 10, wykorzystanie całkiem duże. Kolejna stacja metra to jest oczywiście Filty. Świetna nazwa, w końcu jakoś Filty można ładnie nazwać. Filty też ma swoją zaletę, bo linia metra jest tak przewidziana, żeby faktycznie omijała filtry, nie jechała pod nimi bardzo dobrze, bo filtry są zabytkiem, nie wolno ich dotykać. Stacja jest z aspektem budowy ode mnie dostaje 6 na 10, bo tu po prostu jest bardzo mało miejsca. Jakby trzeba było albo wyburzyć budynki, albo się jakoś tutaj wstrzelić, a jeżeli wstrzelić, to całkowicie zamknąć ten układ bez jakiegokolwiek możliwości przejazdu, chyba że całkowicie budowane to byłoby podstropowo w jakiś sposób, jak na przykład w teorii przynajmniej, jak tam jest budowane właśnie
Łódź Śródmieście. Bardzo mało miejsca, ale bardzo potrzebna w tym miejscu stacja kolejowa. Przy okazji Politechnika by zyskała kolejną możliwość dostępu za pomocą właśnie metra, jak i również tramwaje by zostały pewnie przystanki, chociaż przydałyby się przystanki na każdy przystanek tramwajowy. Bardzo wygodna stacja metra, ale bardzo mało miejsca, żeby ją tutaj w ogóle wstawić. Zagospodarowanie przestrzenne okolicy to jest według mnie 10 na 10. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to jest oczywiście 6 na 10, jeżeli chodzi o transport. I według mnie zagospodarowanie tejże stacji przez pasażerów to byłoby co najmniej średnie. Kolejna stacja to jest oczywiście Plac Konstytucji. Tutaj powiedziałem, tak jak już wcześniej, powinna powstać tylko i wyłącznie w ramach inwestycji razem z pierwszą linią. Znaczy powinna powstać ta stacja razem z stacją na M1, nie wcześniej dla M1, tak żeby to po prostu powstało jako wygodny węzeł i więcej nie będę mówić. Tam też są problemy, jeżeli chodzi o budowę, bo w tej relacji ta stacja metra ma według ode mnie 4 na 10, pomijając to, że trzeba ją budować właściwie pod tunelem M1, to po prostu trzeba budować pod tunelem M1, żeby całkowicie prawdopodobnie zamknąć tą stację. Więc to jest duże utrudnienie w tejże relacji. Następnie kolejna stacja, którą mamy, to jest stacja metra Piękna. Piękna by się znajdowała prawie że obok naszych wspaniałych osób VIP-owskich, czyli obok Sejmu. W końcu mieliby jakąś sensową komunikację. Oczywiście, że oni by nie potrzebowali jej, natomiast by się znajdowało to w tym miejscu. Ode mnie dostaje ta stacja, jeżeli chodzi o budowę 8 na 10, zabudowa 10 na 10, jeżeli chodzi o transport 4 na 10, bo są tylko autobusy. Park Plus 1 nie ma, natomiast wykorzystanie byłoby co najmniej małe, bo tutaj by się znajdowało pod tym parkiem i to typowo ruch lokalny by był, ewentualnie jakieś wycieczki do Sejmu ze szkoły. Kolejna stacja metra to jest oczywiście tutaj, na dole, w tym miejscu stacja metra Solec. Stacja metra Solec typowo lokalna ponownie. Zabudowa pozwalająca na budowę 8 na 10, tam da się znaleźć miejsce, 10 na 10 jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy, 3 na 10, bo tylko i wyłącznie autobusy jako transport. Nie ma peptusy, typowo lokalna stacja. I kolejna stacja metra jest dosyć dużo dalej. Możemy dokładnie w sumie zobaczyć. Kolejna stacja metra znajduje się i nazywa się Saska Kępa. Jest 2 km dalej, więc całkiem duży odcinek. No i co ważne, ja bym tutaj wstawił jeszcze jedną stację po drodze, o tym powiem na sam koniec. Natomiast Saska Kępa by się znajdowała stacja całkowicie pod trasą łazienkowską. Przydałoby się według mnie tutaj koordynacja z aktualną przebudową trasy łazienkowskiej, ale w sumie to 20 lat później będzie to. Nie ma co o tym mówić. Saska Kępa 6 na 10, jeżeli chodzi o budowę, bo całkowicie trzeba zamknąć trasę łazienkowską w tym miejscu. Wygodne przystanki na wiadukt, no może by się udało jakoś to zrobić. 10 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy, 4 na 10, jeżeli chodzi o przystanki, no bo za autobusami. Według mnie zagospodarowanie przestrzenne, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej stacji, byłoby co najmniej średnie, głównie dla tego aspektu, że po prostu tutaj dużo autobusów ważnych jeździ na górze w kierunku Gocławia. No i a propos Gocławia, to jest oczywiście tramwaj na Gocław, który by się połączył z metrem na stacji metra Kanał Grochowski. Tramwaj tu będzie jechać na górze. Trasa łazienkowska w tym miejscu będzie, znaczy Aleja Stanów Zjednoczonych będzie tutaj oczywiście pogłębiona i będzie obniżona w dół. A co ważne, pomijając to, że to będzie oczywiście wszystko obniżone, to jeszcze chcą tutaj wstawić stację metra. Stacja metra by się znajdowała za samym przystankiem tramwajowym, tak aby nie trzeba było tego ponownie skupować, więc dokładnie w tej relacji tutaj by się to znajdowało pod tą częścią. No na plus, bo nie trzeba było aż tak dużo w sumie w tym miejscu kopać, dlatego daję tutaj 8 na 10, jeżeli chodzi o miejsce zabudowy, 8 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę, znaczy 8 na 10, jeżeli chodzi o możliwość budowy, 8 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę w okolicy, 6 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę, jeżeli chodzi o transport, bo tramwaj tutaj byłby mocnym miejscem do przysiadek, no i ogólnie wykorzystanie byłoby co najmniej średnie, głównie dlatego, że tutaj byłby tramwaj, no i oczywiście można byłoby sobie przyjść tutaj do samego parku, który w tym miejscu się znajduje i sobie popatrzeć na staw. Jeziorko. Patrzymy sobie dalej i mamy przyczółek Grochowski. To kolejna typowo lokalna stacja metra, znajdująca się w tym miejscu, czyli na odcinku prostym, dokładnie tutaj patrząc, miejsce mniej więcej jest, chociaż jest trochę wąsko i trzeba było całkowicie zamknąć Ostrą Bramską, więc 7 na 10, zabudowa 10 na 10, transport 3 na 10, bo autobusy w tej samej relacji co metro będą jechać, więc mała przesiadka. Jeżeli chodzi o możliwość P+Z, to tutaj nie będzie i typowo lokalna stacja, czyli mały ruch. Kolejna stacja to jest oczywiście połączenie z M3, czyli według mnie potrzebne skoordynowanie tych dwóch placów budowy, żeby powstawało to jednocześnie. Stacja metra Ostrobramska w tym miejscu. Miejsce jest 7 na 10 i przestrzeń dookoła to jest 10 na 10, transport 8 na 10, głównie tego, że jest M3 i duży ruch autobusowy na powierzchni, co najmniej duży ruch by tutaj był. Kolejna stacja metra jest dużo, dużo dalej. A nie, czekajcie, jeszcze tu chyba jest jedna stacja po drodze.
Tak, jest jeszcze jedna stacja po drodze już przeskoczyłem do Marsa. Jest stacja I-18, czyli Witolin, znajdująca się właśnie w tym miejscu i to jest stacja meta też typowo lokalna. 7 na 10, jeżeli chodzi o możliwość budowy, bo ponownie trzeba całkowicie rozkopać Ostrobramską, zwłaszcza, że to jest przy zajezdni Ostrobramska. Następnie 10 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę. 4 na 10, jeśli chodzi o transport, bo autobusy mimo wszystko dużo, ale w tej samej relacji. No i małe, lokalne zagospodarowanie, jeżeli chodzi o ruch w tym miejscu. Kolejna stacja meta to jest Marsa z połączeniem z tramwajami, które tutaj mają dotrzeć. Stacja meta by się znajdowała w tej części pod budynkami, więc 7 na 10 za to, że są pod budynkami, ale duży plus, że nie są pod całym węzłem, więc nie trzeba tego wszystkiego kopać. Na minus plus, w sumie tutaj już jest wygodnie zrobione przejście podziemne pomiędzy wszystkimi przystankami, więc to by było łatwe do zrealizowania. O, komputer nie pada. To byłoby łatwe do zrealizowania, natomiast sama stacja byłaby po tej stronie, a nie po całym rondem, to jest taki jeden mankament i aspekt. Więc co do okolicy, to według mnie jest 9 na 10, bo tu jest bardzo duża przestrzeń jeszcze nie zagospodarowana. 7 na 10, jeśli chodzi o transport, głównie tego, że to jest duży węzeł komunikacyjny i tramwaje by tu też dotarły. No i byłby tutaj też P plus R, bo wróćmy sobie na mapę, tam Warszawa. I tu możecie zobaczyć właśnie w tym miejscu, że tu byłby P plus R w tym samym miejscu nad stacją Metta. Ciekawe, jakby to powstało jednocześnie. Według mnie jednoczesne powstawanie P plus R-ów, tak jak na Młocinach, powinno być całkowicie czymś normalnym, a nie tak jak aktualnie to powstaje. No i poza tym, według mnie wykorzystanie tej stacji byłoby co najmniej średnie. Tak samo jak przy ostatniej stacji, która się znajduje już faktycznie w Rembertowie. Stacja nie miałaby tutaj się gdzie pojawić w tym miejscu. Tu jest duża przestrzeń wolna, więc faktycznie już po drugiej stronie granicy z Rembertowem znajdowałaby się stacja metra Gocławek. Z dobrą pewnie przyszłością do pociągów w przyszłości musiałoby tutaj powstać przejście podziemne do peronu tutaj PKP Gocławek. 8 na 10, jeżeli chodzi o możliwość zabudowy tego przestrzeni, bo jednak trzeba było się dogadać z PKP, żeby zrobić te przejście podziemne i przejście po drugiej stronie ulicy, znaczy po drugiej stronie całego tatowiska kolejowego. 8 na 10, jeżeli chodzi o zabudowę, bo cały czas tutaj są lasy, a tutaj nie jest aż tak duża zabudowa, więc 8 na 10. 8 na 10, jeżeli chodzi o transport, bo duży ruch w kierunku Rembertowa, stąd by był autobusami głównie, no i oczywiście do pociągu w kierunku Wawra. No i oczywiście nie ma tutaj P plus R zaplanowanego, ale jest zaplanowany tutaj według mnie duży, średnio duży ruch w tym miejscu. P plus R by było na Marsa, bo tam jest po prostu rondo i byłoby łatwiej zrobić, jeżeli chodzi o wjazdy. Tak wygląda mniej więcej cała linia M5, tę właśnie mogliście zobaczyć. Ona właśnie tak przechodzi po prostu na bok. To jest typowo linia łącząca ze sobą zachód z wschodem, a właściwie wschodem, ale tylko łącznie do granicy z Rembertową, bo wiecie, Wesoła to już nie Warszawa, tam nie dojedzie metro. No, patrząc przynajmniej z tego schematu, to tak to wygląda. Nie mamy żadnej linii metra, ani żadnej linii tramwajowej poprowadzonej ani do Wesołej, ani do Rembertowa, ani do Wawra, bo ta stacja jadąca do Rembertowa to jest trochę śmieszny żart. Ale no byłaby, tak, oczywiście jakaś tam mała stacja metra. Co ważne, no to ta linia meta przejeżdża właśnie przez, łączy ze sobą dzielnice Ursus, Włochy, Ochota, Śródmieście, Praga Południe i Rembertów. Jeżeli chodzi o możliwość budowy, to według mnie to jest co najmniej 7 na 10. Dużym minusem jest oczywiście całe rozkopanie Alei Jozuńskich i dużej części Ostrobramskiej. Pomijając to, jeżeli chodzi o wykorzystanie i połączenie z metem, to jest 9 na 10. Jedyne minusy to jest oczywiście połączenie z drugą, nie, czekajcie, ta linia meta się nie łączy, nie, łączy się z drugą linią meta, łączy się, bo wszystkie linie ogólnie meta, nie wiem czy zauważyliście, wszystkie linie meta ze sobą się w którymś miejscu łączą. Każda linia meta musi się ten raz połączyć z inną linią meta. M2 jest wyjątkowe, bo się łączy w teorii dwa razy z M1. Natomiast tutaj jest 9 na 10, bo mimo wszystko połączenie na Placu Konstytucji może być nieidealne. I to jest jedyny aspekt, który po prostu mnie budzi w kontrowersjach. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, to tak, z pociągami daję 8 na 10, bo trzeba się ładnie dogadać z kolejarzami, jeżeli chodzi o Gocławek i jeżeli chodzi o Aleje Zimskie i Ursus. No, przy Ursusie wiemy, że będzie problem, bo sama stacja jest mocno oddalona od linii kolejowej. Jeżeli chodzi o połączenie z tramwajami, to daje 9 na 10, bo tu właściwie wszystko będzie po nowemu zrobione, więc powinno być całkiem dobrze poza Nowowiejską, bo tam po prostu mogą być problemy przy samej stacji, filtry, po prostu tam jest mało miejsca. No i w pozostałych aspektach to tak, 9 na 10 było dla tramwajów, 9 na 10 też jest dla P plus R-u, bo P plus R-y są zaplanowane tam, gdzie są potrzebne, czyli na Marsa jest jeden P plus R i na Alejach Jozuńskich w Ursusie nie ma, ale tam nie ma zbytnio gdzie się pojawić po prostu duży ruch lokalny, a jeśli już, to oczywiście można dojechać z M2 z Ursus Niedźwianek. No i kolejny aspekt to jest oczywiście 10 na 10, mam tutaj
czekajcie, a 10 na 10 to jest oczywiście wykorzystanie. Według mnie ta linia meta po prostu daje Ursusowi to, o co walczą od dawna. Powinni mieć tam linię meta, skoro tak bardzo o nią potrzebują. Oczywiście nie za szybko, bo nie potrzebują jej aż tak mocno jak inne dzielnice, które po prostu nie mają żadnego transportu szynowego jeszcze, sensownego w odpowiednich miejscach. Ursus w tym miejscu w teorii ma pociągi, wiemy, że jeżdżą już tam zapełnione, wiemy, że jeżdżą też nie zawsze często, ale to nie tak, to nie jest po prostu najważniejszy element i tutaj całkowicie się zgadzam z numeracją, że to powinna być piąta linia meta, ewentualnie M3 powinno być budowane po prostu później lub jednocześnie z M5. Co do elementów, a propos STP, to jest jedyna linia meta, która nie ma własnej stacji techniczno-postojowej, ale jest blisko stacji techniczno-postojowej Karolin, jak i również STP Koziogórka, więc jeżeli były tutaj zrobione jakieś sensowne połączenia pomiędzy jedną a drugą linią meta, to na spokojnie, co by według mnie całkowicie wystarczyło dla tej linii meta. No i tak, według mnie co powinno powstać dodatkowo, to stacja meta Port Czerniakowski. Gdzie ta stacja meta by się powstawała? A już Wam pokazuję. Port Czerniakowski się znajduje w tym miejscu. Tu jest stacja jedna znajdująca się, którą zaraz pokażę, jak się nazywa. To jest stacja meta Solec, następna jest Saska Kępa i pomiędzy tymi dwoma stacjami meta tu właściwie nic nie ma, a tu jest dosyć duży ruch lokalny, jeżeli chodzi o turystyczną część. No i sam Port Czerniakowski, jeżeli by miał stację meta, mocno by mógł odżyć. Minus jest taki, że nie ma tu właściwie miejsca na tą stację i trzeba by ją wstawić faktycznie pod ulicą Solec. Jeżeli by się w ten sposób to zrobiło, byłby trochę gorsze dojście, bo górą trzeba by dostać się do samego Portu Czerniakowskiego, ale według mnie tak samo jak stacja po Wiśle w Strzyli, Centrum Nauki Kopernik, cel uświęca środki. Pozostałe elementy to jest mało miejsca na stacje ogólnie w centrum zlokalizowane, wszystkie. Stacje oczywiście na Alejach Lenińskich bardziej na wschód by się przydała. Teraz Wam pokażę, o co chodzi. Aleje Lenińskie chodzi mi o stację i bardziej na wschód, aby było nie po tej stronie, żeby po prostu wszystko rozkopać, tylko po prostu po drugiej stronie, gdzie tu jest przestrzeń, tam gdzie właśnie P plus R by było. No i z pozostałych aspektów to jest oczywiście mało miejsca na wszystkie stacje mniej więcej w Ursusie, tak jak widzieliśmy to właśnie przy stacji metra Ursus, przy stacji po prostu kolejowej też Ursus. No i tak, co według mnie, w jaki sposób to powinno być budowane? Już właśnie tłumaczę. Budowa odcinka na Ursus, tak, ale jednocześnie z budową drugiej linii meta na tym odcinku. Dobre połączenie z M4 na placu Nodokwicza, najlepiej budowa całej stacji jako jednej inwestycji w całości. Plac Konstytucji, budowa dla M1 i M5 w tym samym czasie, cała ta stacja powinna powstać jako jeden dwupoziomowy węzeł przesiadkowy. Jeżeli chodzi o stację o M3 na Gocław, chodzi mi o to po prostu o to, żeby stacja meta Ostrobramska albo była wybudowana od razu z odnogą ze stacją i peronami dla M5, albo żeby M3 czekało na budowę po prostu M5 i razem to powstawało jako jedna całość. No i połączenie przejść podziemnych z PKP Ursus, Aleje Jezuimskie, z WKD i Gocławek. W skrócie, żeby wszystkie przejścia podziemne były połączone również z przystankami kolejowymi, czy też stacjami kolejowymi, które są po prostu w okolicy. No i na koniec oczywiście budowa brakującej stacji Port Czerniakowski, która według mnie po prostu byłaby potrzebna i byłaby zbyt duża przerwa pomiędzy dwoma stacjami meta na tak ważnym odcinku. To mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o całą analizę wszystkich linii meta. Kończąc moje wywody, bo mniej więcej opinie na temat wszystkich linii meta już powiedziałem wam w międzyczasie, powiem to tak. Pomijając to, że jest już zimno, zbyło się ciemno i najchętniej bym skończył ten odcinek w tym momencie, to powiem wam swoje opinie. Według mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, linie meta powinny powstawać po kolei etapami. N3 nie powinno powstawać teraz w tym momencie, pomijając to, że jest już faktycznie peron na stadionie narodowym, tylko powinno w etapie powstać M4, następnie jednocześnie M3 i M5 razem w koordynacji. W ten sposób by to powstało ładnie. Tak samo jeżeli chodzi o odnogi M2, jednocześnie powinny powstawać z odnogami, które będą się łączyć, czyli z M4 i z M5. Kolejno właśnie na Ursusie i do Marymontu. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty i terminy, no to tak. Terminy są takie. Wiemy tylko i wyłącznie, że miał być ogłoszony przetarg na formułę projektu i buduj, czyli mniej więcej na 5 lat budowy tramwaju, czy budowy metra na Gocław, czyli odcinka centralnego tych 6 nowych stacji wraz z STP. Na razie nic się nie dzieje, bo nie ma cały czas decyzji środowiskowej, więc jeszcze pewnie sobie poczekamy mniej więcej do końca roku, jeżeli cokolwiek ruszy. A jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, no to tak, pozostałe linie meta nie mamy nic informacji. Ani o wydłużenie meta na Ursus. Wydłużenie meta do Marymontu. M2 oczywiście mówię. Trzecia linia meta, wydłużenie dalsze za Gocławiem.
Czwarta linia metra cała, piąta linia metra cała. Nic w aspekcie tych linii metra, poza tym, że mamy je aktualnie w Studium Warszawy, nie mamy. Nic się w tym momencie nie dzieje a propos tych linii metra. Przynajmniej oficjalnie w mediach nie dostaliśmy żadnej takiej informacji, więc mogę wam powiedzieć, że po prostu to powstanie nie prędzej. Ogólnie wszystkie linie metra powstaną nie prędzej niż za 5 lat, łącznie liczając z M3, bo oczywiście budowa musi jeszcze chwilę trwać, więc za 5 lat, jeżeli by to było budowane, to było szybko. A jeżeli chodzi o pozostałe linie metra, no to no tak po kolei. Co dekadę nowe linie metra jakby powstawały, to byłoby dobrze. Do 2050 roku jakby powstały te wszystkie 5 nowych linii metra w całej okazałości, byłoby naprawdę pięknie w Warszawie. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że nie tylko i wyłącznie metrem Warszawa żyje i też inne inwestycje muszą powstawać, między innymi w tramwaje do 2050 roku. To będzie kolejne studium, które będę analizować już niedługo na moim kanale. I jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych moich analiz właśnie a propos tramwajów, a propos mostów, a propos nowych dróg czy nowych dróg rowerowych, dajcie mi znać o tym w komentarzach i kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, aby tego nie przegapić. Jeśli taki cały, długi mój film, dwugodzinny, wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę i dajcie mi znać po prostu, że wam się podobało i że obejrzeliście. Dajcie mi też znać w komentarzach, co wam się nie podobało. Prawdopodobnie to chodzi ponownie o moją wymowę, ale nie będę ukrywać, że nagrywanie tak długiego filmu mniej więcej za jednym razem, pomijając parę przerw technicznych, skończyła mi się karta pamięci w aparacie w trakcie nagrywania i to, że za chwilę mi komputer padnie, ma już 5% i to, że już jest całkowicie ciemno, no to takie były tylko i wyłącznie minusy przy nagrywaniu tego, przy tak długim materiale, ale jak zawsze dziękuję bardzo wszystkim moim wspierającym, którzy wspomagają mnie przy realizacji tego typu inwestycji. Dzięki nim mam właśnie te dwie lampki, które mnie... Dzięki nim mam właśnie te dwie lampki, które mnie teraz oświetlają i jestem w stanie mimo wszystko w każdych warunkach to nagrywać, a one działają tak długo na baterii, tylko właśnie dlatego, że tutaj jest gniazdko i są wpięcia wszystkie po prostu. Komputer ten musi być na gniazdku, bo on jest już trochę starszy. Mam tutaj oświetlenie do jednej lampki, oświetlenie do drugiej lampki. Tu jest dyktafon. Mam jeszcze telefon ładujący się od tego komputera. W skrócie, tu jest niezłe centrum dowodzenia. Tymczasem dziękuję bardzo za to, że obejrzeliście do końca ten cały materiał. Jeśli dotarliście aż tutaj, napiszcie w komentarzu M2050. A ja będę wiedzieć, że tutaj dotarliście. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro powinien się pojawić materiał z Wrocławia. Wczoraj nie mieliście nic, bo wczoraj dla was to jest. Dla mnie jest poniedziałek. Ja po prostu do 22.15 to wszystko nagrywałem. No nie będę ukrywać, że to jest bardzo długi materiał. Bym go najchętniej pociął na parę części, ale ze względu na to, jak on jest po prostu ważny w każdym aspekcie, to nie ma sensu go ciąć. Po prostu posłuchajcie sobie nawet go w formie podcastu, jak to wszystko wygląda. Co dużo nie mówić. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie będę mówić, jak według mnie powinna wyglądać cała sieć metra warszawskiego, bo byśmy się i pogryźli, i też ja nie jestem od tego. Choć wiem dużo i mógłbym dużo wysnuć, to zostawmy to osobom, które dostają za to pieniądze. A nie tak jak ja, wróżę sobie trochę z fusów, opowiadam zgodnie z moim doświadczeniem, ale tak jak zawsze, ja to robię wszystko hobbystycznie, tylko i wyłącznie. Cześć!